takim kameralnym gronie tutaj na Auli Szumana, ale w znacznie większym i za to też dziękujemy, w gronie osób, które słuchają nas w formie zdalnej. Wszystkich i na miejscu, i wszystkich, którzy z nami połączyli się zdalnie, w imieniu księdza rektora, księdza profesora Ryszarda Czekalskiego, bardzo serdecznie witam w murach naszej uczelni. Wyrażamy ogromne zadowolenie, że jest to kolejne spotkanie, kolejne seminarium naukowe organizowane w murach naszego uniwersytetu, które poświęcone jest kwestii osób starszych. Bardzo dziękuję pani dr Elżbiecie Bojanowskiej, dyrektor Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa Referencyjnego Ośrodka Badawczego, za inicjowanie i prowadzenie kolejnych debat, ale przede wszystkim też za prowadzenie badań i przekuwanie wyników tychże badań do praktyki środowiskowej. Jest to bardzo ważne, żeby połączyć działania naukowców z działaniami praktyków i rzeczywiście w naszym uniwersytecie, który realizuje misję odpowiedzialności społecznej, te wszystkie działania są podejmowane. Wszystkie wnioski z badań, może nie wszystkie, ale w większości wnioski z badań, które są prowadzone w ramach Ośrodka Badań nad Starością, przekuwane są do praktyki środowiskowej. I rzeczywiście mam nadzieję, że ta dzisiejsza debata, że kolejne badania, które będą przeprowadzane w ramach Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa, będą bardzo dobrze wykorzystane w środowisku lokalnym, będą służyły osobom starszym. Szanowni Państwo, przyjętym w lutym 2014 roku dokumencie Rady Europy czytamy, że osoby starsze powinny mieć możliwość pełnego i efektywnego uczestnictwa i bycia częścią społeczeństwa. Czytamy również, że osoby starsze powinny mieć zapewnione prawo do życia w sposób godny, bezpieczny, wolny od dyskryminacji, izolacji, zaniedbania i na tyle niezależny, jak to tylko możliwe. Mam nadzieję, że teza postawiona w dokumencie Rady Europy będzie krok po kroku, jest realizowana w naszym środowisku, ale że dzięki właśnie badaniom, które przeprowadzane są przez ośrodek, przez Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa, że teza ta będzie wdrożona w praktykę. Życzę tego przede wszystkim osobom starszym. Bardzo serdecznie gratuluję całemu zespołowi podejmowanych badań i realizowania w praktyce założeń czy wniosków wynikających z tych badań. Życzę dzisiaj owocnej debaty. Jak powiedziałam na początku, cieszę się, że wszystkie teoretyczne założenia są wdrażane w życie i że ta praca naukowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przede wszystkim przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych w naszym kraju. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę dobrego spotkania i dobrego czasu w Uniwersytecie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani rektor i zapraszam panią prodziekan profesor Jolantę Łudzińską. Dziękuję bardzo, szanowna pani rektor, szanowna pani dyrektor, szanowni państwo. Ja bardzo chciałam przywitać państwa w imieniu grona Dziekańskiego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego i już na samym początku pogratulować inicjatywy, bo mówienie o starości w świecie ponowoczesnym, można powiedzieć, nie do końca gdzieś wpisuje się w ten nurt świata ponowoczesnego, który pędzi. Wiemy, że świat ponowoczesny charakteryzuje się nieprzewidywalnością, wielkim rozwojem technicznym, technologicznym, rozwojem, gdzie często starszemu człowiekowi jest po prostu trudno zdążyć za tym, co się dzieje w świecie współczesnym. Ja bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Przede wszystkim chciałam też zwrócić uwagę, że
starość w świecie, w którym żyjemy, powinna być postrzegana w sposób bardzo uniwersalny, w sposób bardzo holistyczny, nacechowany empatią. O tym mówiła Florence Nightingale, założycielka pielęgniarstwa polskiego, także Hanna Chrzanowska, pielęgniarka, które postrzegały człowieka w ogóle, ale ze szczególnym uwzględnieniem człowieka starszego jako komponent biopsychospołeczny. O tym też wspominała w swoich publikacjach Barbara Gryglewska, która podkreślała dobrostan fizyczno-psychiczny. Natomiast Barbara Wisner zwraca uwagę na sferę społeczną człowieka. I śledząc program dzisiejszej debaty, jestem przekonana, że ten aspekt biopsychospołeczny człowieka starszego w ujęciu holistycznym, w takim integralnym podejściu do człowieka, zapewne dzisiaj tutaj znajdzie przestrzeń do rozmowy. Ja życzę Państwu owocnych obrad, owocnej debaty. Jeszcze raz gratuluję podjętej tematyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Rektor, Pani Dziekan, Szanowni Państwo łączący się z nami online, jak i tu będący na miejscu. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam na dzisiejszej debacie Sytuacja osób starszych w Polsce od koncepcji do badań, która jest realizowana w ramach projektu Świat na miarę seniora, Sytuacja osób starszych w Polsce, realizowany przez zespół badaczy skupionych w Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa, UKSW i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, a finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię kilka kwestii wprowadzających nas w dzisiejszą debatę, jak i realizowany projekt. W końcu czerwca 2023 roku ludność Polski liczyła 37 698 tysięcy osób. A za niespełna 40 lat, bo w 2060 roku, ludność zmniejszy się prawie o 7 milionów osób. Tak wskazują wyniki prognozy ludności na lata 2023-2060 przygotowanej przez GUS. Czyli w tym scenariuszu głównym, środkowym, przewiduje się spadek do 30 400 000 osób. Natomiast według tejże prognozy, w każdym z trzech przyjętych scenariuszy przewiduje się wzrost liczby osób w wieku 65 lat i więcej, przy jednoczesnym spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i przeprodukcyjnym, czyli dzieci i młodzieży od 0 do 17 lat. To w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia współczynnika obciążenia demograficznego ludnością w wieku nieprodukcyjnym. W 2020 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 70 osób w wieku nieprodukcyjnym. Zaś w 2060 roku będzie to już 105 osób według scenariusza głównego. W tymże scenariuszu prognozy liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 8 700 000 do 11 milionów, czyli wzrośnie o blisko 37%. Przy czym w populacji w wieku 80 lat i więcej przewidywany jest wzrost wyjątkowo wysoki, bo o 125%, czyli z 1 600 000 w roku 2022 do 3 600 000 w roku 2060. W 2022 roku średnia długość życia trwania kobiet wynosiła 81 lat i 6 miesięcy, a mężczyzn 73 lata i 4 miesiące. W kolejnych latach długość trwania życia będzie systematycznie wzrastać i zgodnie z przewidywaniami w 2060 roku wskaźnik ten osiągnie 85 lat, a 14 dla kobiet i 78,63 dla mężczyzn. Inną kwestią natomiast jest trwanie życia w zdrowiu. Czyli ta liczba lat, których dana osoba może spodziewać się życia w dobrym stanie, bez poważnych lub umiarkowanych problemów zdrowotnych. I w 2022 roku dla mężczyzn życie w zdrowiu wynosiło 60 lat i 1 miesiąc, natomiast dla kobiet 63 lata i 7 miesięcy. Co oznacza, że mężczyźni średnio przeżywali około 80% swojego życia w zdrowiu, kobiety zaś około 77% swojego życia.
Ponadto, i mówiąc o kwestii starości, musimy uwzględniać jeszcze inne kwestie, tak jak singularyzacja, której wyrazem jest wysoki odsetek osób starszych pozostających w jednoosobowych gospodarstwach domowych. I znacznie częściej w tych gospodarstwach pozostają kobiety. To wynika ze zjawiska wyższej umieralności mężczyzn, która w konsekwencji powoduje częstsze owdowienie kobiet. A w miarę przechodzenia do starszych grup wieku procent ten nasila się. Czyli kolejna cecha to feminizacja starości. Kolejna to podwójne starzenie się, co oznacza wzrost liczby i udziału ludności starszej w ogólnej liczbie ludności oraz wzrost subpopulacji osób starszych zaawansowanych wiekiem. Mamy jeszcze do czynienia z wertykalizacją sieci rodzinnej, czyli zmniejszaniem się liczebności poszczególnych pokoleń przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby żyjących pokoleń. Należy również pamiętać, iż zbiorowość osób starszych nie jest monolitem. Nie ma jednej tak bardzo zróżnicowanej pod względem cech społecznych, ekonomicznych i demograficznych grup społecznej. Przebieg bowiem procesu starzenia uwarunkowany jest całym ogromem bagażu indywidualnych, niepowtarzalnych w każdym przypadku doświadczeń życiowych, które wynikają m.in. ze statusu społeczno-ekonomicznego, sytuacji rodzinnej, wykształcenia, wcześniejszego stylu życia, stanu zdrowia, wykonywanej pracy, funkcji społecznych i sieci relacji społecznych. Te właśnie uwarunkowania, gromadzone na przestrzeni lat, decydują nie tylko o długości życia, ale i chorobowości, stylu życia, aktywności, samodzielności bądź stopniu ewentualnej zależności od innych. Ponadto też one zmieniają się w zależności od etapu starości. Ponadto zbiorowość osób starszych obejmuje osoby o bardzo zróżnicowanym wieku i osoby 60-letnie, 70-letnie, 90-letnie i te ponad 100-letnie. W 2021 roku w Polsce żyło 2200 osób, które ukończyły 100 lat. I właśnie te, ale i inne kwestie stały się punktem wyjścia dla naszego projektu badawczego. W polskiej literaturze przedmiotu odnoszącej się do kwestii starości można znaleźć wiele prac poświęconych zagadnieniom natężenia i dynamiki starości demograficznej. Brakuje jednak kompleksowej analizy potrzeb seniorów zarówno w wymiarze ilościowym, jakościowym, obiektywnym czy subiektywnym. Dlatego właśnie podjęliśmy się próby kompleksowej analizy sytuacji i potrzeb seniorów właśnie w tych wymiarach. Przyjmując, że naszym celem jest wieloaspektowe przedstawienie sytuacji osób starszych w różnych wymiarach życia, tym społeczno-ekonomicznym, relacji społecznych, międzypokoleniowych, w wymiarze zdrowotnym, rodzinnym, dostępności i korzystania z usług społecznych, włączenia cyfrowego, czy też wartości istotnych dla seniorów z perspektywy ich jakości życia, potrzeb osób w wieku senioralnym, możliwości i stopnia ich zaspokojenia oraz realizowanych przez seniorów działań w kontekście ich przeszłych doświadczeń życiowych i obecnych możliwości. Chcemy bowiem określić strategie życiowe seniorów oraz ich wybory dotyczące stylu życia. Chcemy zidentyfikować i opisać modele przyjmowanych wartości i zachowań. Dlatego w ramach projektu przez okres 3 lat będą realizowane ogólnopolskie badania sytuacji osób starszych w populacji, które obejmują zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. Badania te będą składały się z 2 modułów. Powtarzalnego modułu, który pozwoli nam na ocenę sytuacji zdrowotnej, w tym zdrowia psychicznego, aktywności ekonomicznej i społecznej seniorów, korzystania z usług społecznych, sytuacji materialnych, relacji międzypokoleniowych i włączenia cyfrowego. To będzie stały moduł. I modułu tematycznego poświęconego pogłębianiu problematyki istotnej z perspektywy pomyślnego starzenia się populacji. Modułu, który będzie różny w każdym roku. W 2024 dotyczyć będzie aktywności kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych i sportowych, funkcjonowania w ramach formalnych i nieformalnych sieci społecznych, korzystania z nowych technologii i mediów społecznościowych. Badania ilościowe zrealizowane będą na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie około 3000 respondentów w wieku 60 lat i więcej. Badania zaś jakościowe na próbie około 100 osób w wieku powyżej 60 lat. Szanowni Państwo, kończąc chcę podkreślić, iż seniorzy to zbiorowość
dysponująca ogromnym potencjałem w postaci bogatego kapitału ludzkiego. Dlatego właściwe adresowanie działań wspierających, możliwości wykorzystania tego potencjału, ich aktywności, wiedzy i doświadczenia, ale także działania pomocowe na rzecz starszych generacji wymagają rzetelnej diagnozy zasobów i potrzeb tej zbiorowości, ale także monitorowania jej sytuacji, w tym określenia poziomu i jakości jej życia. Dziękuję bardzo i zapraszam panią profesor Agnieszkę Sowę. Dziękuję bardzo. Momencik, muszę tylko sprawdzić, czy jest moja prezentacja. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie i chciałabym opowiedzieć troszeczkę o tym, jak zaplanowaliśmy nasze badania, jakie cele nam przyświecały, w jakim kontekście też te badania zamierzamy realizować. Przede wszystkim, jeśli chodzi o powody podjęcia badań, to jest nimi potrzeba pogłębienia dotychczasowej informacji na temat sytuacji życia osób starszych, przy czym wiemy, że to nie jest tak, że my pierwsi badania populacji starszej realizujemy. Mamy inne badania, jest PolSenior, przeprowadzony już dwukrotnie, w którym mamy możliwość, czy dzięki tym badaniom mamy możliwość pogłębionego spojrzenia na stan zdrowia populacji. Są już od wielu lat realizowane badania SHARE, podejmujące różne aspekty aktywności, przede wszystkim aktywności ekonomicznej. Natomiast my chcieliśmy nieco głębiej spojrzeć na potrzeby osób starszych i na styl życia i na motywacje, które tworzą tenże styl życia. Odwołujemy się tutaj do różnorakich podstaw teoretycznych, począwszy od klasyfikacji potrzeb Maslowa, gdzie wiadomo, że w pierwszym rzędzie muszą być zabezpieczone potrzeby związane z bezpieczeństwem, by potem móc się realizować na innych polach. Poprzez teorie dotyczące ciągłego uczenia się, chcielibyśmy bowiem zobaczyć, na ile osoby starsze cały czas są tą populacją, która jest otwarta na procesy wzajemnego uczenia się od grup rówieśniczych, ale nie tylko przecież, bo też i od młodszych pokoleń. Wreszcie mamy inne koncepcje dotyczące na przykład podejmowania działań i wyboru działań przy ograniczonych zasobach. Koncepcja Baltesa dotycząca selekcji i optymalizacji mówi nam, że wybieramy wszyscy, a osoby starsze pewnie w szczególności, przy ograniczonych zasobach zdrowotnych wybierają i dążą do realizowania tych działań, które przynoszą dla nich największe potencjalne korzyści, a zarazem nie przekraczają ich możliwości realizacji. Te badania, które realizujemy, wpisują się oczywiście też w szeroki kontekst wszelkich badań dotyczących zdrowego i aktywnego starzenia się. Przy czym, tak jak już podkreśliła pani doktor Bojanowska przed chwilą, okres wieku starszego nie jest jednolity. Pani profesor Golinowska kilka lat temu robiła dosyć szerokie badania dotyczące zdrowia publicznego, gdzie podkreślała, że inne potrzeby w zakresie zdrowia publicznego, ale też i w zakresie możliwości aktywizacji mają osoby w wieku lat 60, inne w wieku lat 70, a inne potrzeby i możliwości, już bardziej potrzeby opiekuńcze, objawiają się w tak zwanym czwartym wieku po 80 roku życia. Więc chcielibyśmy na ten proces starzenia się spojrzeć, uwzględniając wszystkie te aspekty. Po drugie, mamy świadomość, że zachowania i motywacje do podejmowania różnych zachowań wiążą się z uwarunkowaniami społecznymi, ale też i całym bagażem wcześniejszych doświadczeń, jakie osoba za sobą ma. To determinuje podejmowane wybory, to determinuje styl życia.
Po trzecie, chcemy spojrzeć na styl życia w takim ujęciu międzypokoleniowym, ale też i dynamicznym. To jest coś, na co pan profesor Bednarski nam zwraca uwagę, że osoby starsze są różne, że te osoby, które teraz wchodzą w wiek, powiedzmy 60 kilku lat życia, to już nie są te same osoby, które były w wieku 60 lat dekadę temu. Tak? To są osoby z innym, zdecydowanie innym bagażem doświadczeń, innym podejściem, też być może większym potencjałem aktywności. Więc chcielibyśmy w naszych badaniach dostrzec zarówno tego seniora, który cały czas jeszcze jest aktywny i ma za sobą, ale też i przed sobą lata aktywności zawodowej, społecznej, rodzinnej, ale też i tego seniora, który już niestety ze względów zdrowotnych aktywny w takim zakresie, w jakim by chciał być, a może wcale by nie chciał, być nie może i ma bardziej już w tej chwili potrzeby opiekuńcze. Jeśli chodzi o kluczowe obszary badawcze, to one odpowiadają różnym potrzebom, jakie osoby starsze mogą mieć. Chcielibyśmy więc spojrzeć zarówno na stan zdrowia i fizycznego, i stan zdrowia psychicznego, na aktywność zawodową. Wiemy bowiem, że ze względu na sytuację demograficzną przedłużanie aktywności zawodowej jest bardzo ważnym elementem, również ze względu na stabilność systemów emerytalnych. Ale też i po to jest niezbędne, by zapewnić sobie odpowiednie dochody w wieku starszym, które, tak jak przed chwilą widzieliśmy, się wydłuża wraz ze wzrostem długości życia. Patrzymy na aktywność społeczną, jej uwarunkowania, zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne, na wagę, istotność życia religijnego, czy wsparcia duchowego, ale też i na elementy relacji rodzinnych, na elementy relacji nieformalnych, sąsiedzkich, ze znajomymi, wreszcie na potrzeby opiekuńcze i warunki ekonomiczne, które są pewnym uwarunkowaniem tego, co możemy i jak możemy realizować. Jeśli chodzi o jakość, o zdrowie, to oprócz standardowej subiektywnej oceny stanu zdrowia fizycznego i funkcjonalnego, chcemy też przyjrzeć się, jaki jest stan zdrowia psychicznego osób starszych. Jest to też, myślę, bardzo ważny element po tym okresie wychodzenia z pandemii. Myśmy poprzednio realizowali badania wśród osób starszych w województwie mazowieckim, gdzie patrzyliśmy, na ile pandemia też wpłynęła na przykład poczucie strachu, obawy, niepokój. To są takie elementy związane z ryzykiem depresji. Chcielibyśmy też zbadać jakość życia osób starszych, zarówno poprzez, odwołując się tutaj do metodologii stosowanej przez WHO, jak i z nadzieją na to, że te badania pozwolą nam na zaproponowanie pewnego podejścia wskaźnikowego do badania jakości życia. Mamy też, kompletnie nic nie widzę z tym. Aktywność, drugim tematem, które badamy, jest aktywność na rynku pracy. I tutaj interesują nas zarówno motywacje do przedłużania aktywności zawodowej, jak i formy tej aktywności realizowane, czy w ramach takiej struktury formalnej instytucji rynku pracy, czy też jako praca na czarno, takie dorabianie do emerytury niezgłaszane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Patrzymy też na aktywność zawodową z perspektywy tak zwanego Funduszu Swobodnego Wyboru, a więc to, na jakie cele mogą być przeznaczane środki finansowe, które pozyskują seniorzy dzięki aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o aktywność społeczną i kulturalną, to interesują nas zarówno formy, jak i częstotliwość aktywności indywidualnej i grupowej, jak i to, kto jest organizatorem tejże aktywności, ale też i potencjał osób starszych do tego, by nie tylko biernie być uczestnikiem jakichś wydarzeń, ale też i by te wydarzenia społeczne i kulturalne
kreować. Chcielibyśmy też wiedzieć, jakie są ograniczenia, jakie są bariery tejże aktywności, jakie są niezaspokojone potrzeby dotyczące aktywności społecznej i kulturalnej osób starszych. Aktywność religijna to jest tak naprawdę ten moduł badawczy, który będzie szerzej podejmowany za 2 lata, natomiast w module stałym naszego badania mamy pytanie o istotność wiary w życiu osoby starszej, ale też i o przynależność religijną i formy i częstotliwość realizowania praktyk religijnych. Bardzo ważnym modułem jest włączenie cyfrowe. Bardzo ważnym dlatego, że z jednej strony cały czas jest to jeszcze obszar niezbadany w tak dużych badaniach populacyjnych. Z drugiej strony jest to też ten obszar, który jak nam się wydaje bardzo dynamicznie się zmienia. To znaczy w tej chwili nawet osoba 80-letnia musi pewne kompetencje cyfrowe posiadać, ponieważ zmienia się świat, w którym funkcjonujemy, chociażby administracja publiczna, która wymaga od nas, byśmy posiadali login, zarejestrowali się na internetowym koncie pacjenta i w ten sposób musimy w tym życiu cyfrowym uczestniczyć. Chcemy zbadać możliwości uczestniczenia osób starszych w tym życiu cyfrowym, zarówno z perspektywy posiadanych narzędzi do tego, by być włączonym cyfrowo, jak i z perspektywy umiejętności, ale też i funkcjonalności poszczególnych rozwiązań dla osób starszych. W przypadku osób, które z narzędzi internetowych nie korzystają, interesują nas powody tegoż niekorzystania. Czy one są po stronie oprzyrządowania i braku dostępności tego oprzyrządowania, czy one są po stronie różnego rodzaju obaw wyrażanych przez samego seniora. Wreszcie myślę, że bardzo istotnym tematem jest poczucie bezpieczeństwa cyfrowego. Czy seniorzy wiedzą w ogóle, na czym bezpieczeństwo cyfrowe polega i czy do tych zasad się stosują? Jeśli chodzi o relacje z innymi, to chcemy badać je dwojako. Po pierwsze, przyjrzeć się relacjom rodzinnym, głównie relacjom międzypokoleniowym, acz nie tylko, a po drugie relacjom takim horyzontalnym w ramach znajomości, koleżeństwa czy sąsiedztwa. Interesuje nas zarówno częstość, jak i rodzaj tych kontaktów osobistych. Zasada wzajemności, szczególnie w relacjach międzypokoleniowych, tak? Czy to jest bardziej koszt, czy to jest bardziej korzyść? Czego możemy się, czy osoby starsze mogą się od młodszych pokoleń uczyć? Jak te relacje wyglądają, na czym one polegają? Jeśli chodzi o kontakty koleżeńskie, to oczywiście interesuje nas charakter tychże kontaktów, wspólnie podejmowane działania, na ile one są stymulatorem do tego, by być aktywnym społecznie. Jeśli chodzi o korzystanie z opieki i wsparcia, to w module podstawowym badania pytamy o instytucje, czy rozpoznawalne instytucje, które tegoż wsparcia udzielają, na ile one są w życiu seniora obecne. No i oczywiście o tę taką sieć wsparcia, która w życiu seniora jest, to znaczy z jakiego rodzaju opieki on korzysta, czy ze wsparcia finansowego, czy ze wsparcia niefinansowego i od kogo. To znaczy, czy jest to wsparcie w ramach sieci nieformalnych, rodzinnych, czy jest to wsparcie opłacane prywatnie, czy może wsparcie dostępne w ramach pomocy społecznej. Wreszcie ostatnim elementem bardzo istotnym ze względu na kontekst jest sytuacja materialna.
ponieważ uwarunkowania ekonomiczne są, jak podejrzewamy, obok stanu zdrowia jednymi z ważniejszych, jeśli chodzi o realizowany styl życia, ale też interesuje nas sposób gospodarowania dochodem. Jest on bowiem istotny z perspektywy ryzyka zagrożenia ubóstwem. Tak? Czy są takie wydatki, na które senior nie może sobie pozwolić? Myślę tutaj na przykład o ryzyku ubóstwa energetycznego. Więc pytamy o różne rodzaje tychże wydatków, chcemy zidentyfikować ich strukturę, by wiedzieć, jakiego rodzaju ryzyk materialnych osoby starsze doświadczają. Wreszcie pytamy też o oszczędności i o sposób ich wykorzystania, alokacji, tudzież o zadłużenie. Są to tematy wrażliwe, są to tematy delikatne. Niemniej mamy nadzieję, że uda nam się tutaj dosyć kompleksowy obraz pozyskać. Podsumowując, mamy nadzieję, że te badania pozwolą nam na pogłębienie dotychczasowych informacji i dotychczasowej wiedzy o stylu życia osób starszych. Naszą ambicją byłoby stworzenie pewnego, może modelu to za dużo powiedziane, tak? Ale czy klasyfikacji to też za dużo powiedziane, ale pewnej syntetycznej informacji na temat tego, jak wygląda styl życia, jak bardzo on jest zróżnicowany wśród seniorów. Badania zamierzamy przeprowadzić w przyszłym roku i no, gdzieś za rok mam nadzieję, że znowu spotkamy się na takiej konferencji, by je przedyskutować. Mam też nadzieję, że debata panelowa pozwoli nam jeszcze wskazać pewne istotne elementy, w jaki sposób nasze analizy pozyskane dzięki narzędziom badawczym mamy pogłębiać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. No to czas na debatę. Chciałbym zaprosić Panią profesor Annę Fidelus do stołu debat. Proszę Państwa, przedmiot naszej debaty nie jest specjalnie czymś oryginalnym, ale jest niezwykle ważnym i waga tegoż problemu będzie z całą pewnością rosła. Pani dyrektor Bojanowska zwracała uwagę na zmiany demograficzne. Nic nie wskazuje na to, żeby struktura społeczna nie zmieniała się właśnie w takim kierunku, że udział osób w wieku senioralnym w ogóle populacji będzie z każdym rokiem rósł. To oczywiście stawia poważne wyzwania przed polityką społeczną, ponieważ seniorzy z jednej strony z całą pewnością są zasobem do wykorzystania o dużym potencjale, ale no, z drugiej strony są kategorią społeczną, która wymaga wsparcia. Tak zresztą jest, że aby wykorzystać potencjał, często trzeba właśnie udzielić odpowiedniego wsparcia, często to wsparcie ma charakter pewnego rodzaju inwestycji. Sporo na temat seniorów wiemy, ale myślę sobie, że nie wiemy wszystkiego, a tym bardziej sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się otoczenie, w którym funkcjonują seniorzy, zmieniają się ich potrzeby, a w związku z tym zmieniają się także wyzwania, które stoją przed polityką społeczną. Chcielibyśmy dzisiaj w trakcie debaty porozmawiać o dwóch kwestiach. Pierwsza to jest związana z zasobem informacyjnym, co wiemy, a co ważniejsze, czego nie wiemy o seniorach. Czy możemy seniorów traktować jako spójną, homogeniczną kategorię społeczną, którą wyróżniamy za pomocą wskaźnika wieku. Wiele wskazuje na to, że tak czynić nie powinniśmy, ale chciałbym, żeby to było przedmiotem naszej pierwszej rundy
debaty. Czyli co wiemy, czego nie wiemy, na jakie ważne informacje czy zasób informacyjny powinniśmy zwrócić uwagę. Druga tura rozmów poświęcona będzie problemom, jakie dostrzegamy dla, czy też wśród tej właśnie kohorty wiekowej w różnych obszarach ich funkcjonowania. Takich, które uwzględniliśmy w naszym badaniu, ale można oczywiście także zwrócić uwagę na takie obszary funkcjonowania seniorów, na które my w badaniu nie zwróciliśmy uwagi. Mówiąc o obszarach, mam tu na myśli sytuację ekonomiczną, sytuację zdrowotną, aktywność społeczną, kulturalną, religijną, wykluczenie czy też włączenie informatyczne i tym podobne problemy. Mamy na debatę około 1,5 godziny. Pani dyrektor Bojanowska twierdzi, że jak trochę przedłużymy, to się nic nie stanie. Chciałbym przedstawić dzisiejszych uczestników debaty. Od prawej strony pan profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego, pan profesor Marek Bednarski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, pani profesor Mariola Racław z Uniwersytetu Warszawskiego, pani profesor Izabela Warwa z Uniwersytetu Łódzkiego, pan profesor Rafał Wiśniewski z UKSW, ksiądz dr Marek Jarosz UKSW i pani profesor Anna Fidelus z UKSW. To może zacznijmy od prawej strony, panie profesorze. Zwracam się do pana profesora Szukalskiego. Co wiemy, czego nie wiemy, jak możemy traktować, czy to jest spójna, homogeniczna grupa społeczna, owi seniorzy, czy też należy uwzględniać różne aspekty w zakresie tegoż zasobu informacyjnego. Bardzo proszę. Przede wszystkim, proszę Państwa, wracając do tych wątków, które już były poruszone wcześniej, chciałbym bardzo podkreślić, że nie wystarczy tylko i wyłącznie zauważać zróżnicowanie zbiorowości seniorów z punktu widzenia wieku, o czym tu wielokrotnie już dzisiaj była mowa, ale również pamiętajmy o tym, że kiedy stosujemy logikę myślenia w kategoriach przebiegu życia, bardzo ważny jest również efekt generacji, czy tam efekt kohorty, nieprawdaż. Inaczej mówiąc, dzisiejsi 60-latkowie, tak jak tutaj wspomniano profesora Bednarskiego, nieprawda, wyglądają inaczej niż 60-latkowie sprzed 10 lat. 60-latkowie za lat 10 czy 20 będą też wyglądać inaczej i to trzeba jasno sobie połączyć z właśnie efektem generacji, nieprawdaż. To, kiedy się urodziłeś, rzutuje nie tylko na dostęp do różnego typu usług społecznych, jakich możesz korzystać, ale również rzutuje na twój sposób myślenia, twoją mentalność. I dobrze byłoby, gdybyśmy również i w tym projekcie, zakładając powtarzanie go nie tylko trzykrotne, jak się domyślam, tylko więcej razy, wyraźnie zdawać sobie sprawę z tego, iż uwzględnić należy właśnie i efekt generacji w jakichkolwiek analizach. Po drugie, chciałbym, żebyśmy też zdawali sobie sprawę, że wśród tych bloków tematycznych, które tutaj były przedstawione, jest pewien brak. Dla mnie takim bardzo ciekawym obszarem, który w Polsce nie był tak naprawdę badany w ogóle jeszcze, jest kwestia, nazwijmy to, mikroświatu przestrzennego seniorów. Ja powiem Państwu, że jakieś 25 lat temu miałem okazję uczestniczyć w takiej sieci badawczej europejskiej, którą kierował Alan Walker. Ci z Państwa, którzy kojarzą aktywne starzenie, to kojarzą to nazwisko. I przyznam się, że najbardziej zapadające mi w pamięć spotkanie tej sieci to było, no, z dzisiejszej perspektywy śmieszne i takie, chciałoby się powiedzieć, mało wyrafinowane. Znaczy mówię o badaniu, które przedstawiano. Mianowicie badanie mówiące o takim przestrzennym życiu seniorów, jak to wygląda w przestrzeni. Mówię, to było mało wyrafinowane, bo to w tamtych czasach, jak Państwo się domyślają, bazowało na wywiadach próbujących określić, jak wygląda, że tak powiem, mapa typowych przemieszczeń, jak wygląda mapa, jak wygląda typowa odległość pokonywana. Gdzie, jak Państwo się domyślają, dysponujemy chociażby GPS-ami, które w bardzo tani sposób mogą umożliwić specjalistom z zakresu geografii społecznej próbę odtworzenia takich map i zwłaszcza byłoby niezwykle ciekawe, jak takie mapy społecznego funkcjonowania zmieniają się właśnie wraz z upływem wieku, z przechodzeniem do coraz wyższego wieku, bowiem dosyć logiczne jest chyba oczekiwanie, iż
ta przestrzeń, która jest umownie, nazwijmy, codzienną przestrzenią seniorów, no, zmienia się, nieprawdaż? Z jednej strony z oczywistych względów można powiedzieć, no, byśmy oczekiwali, że będzie się kurczyć, ale to niekoniecznie tak musi być, albowiem jak łatwo się domyślać, zupełnie inaczej będzie wyglądać taka przestrzenna mapa życia codziennego w przypadku mieszkańca wsi, zupełnie inaczej w przypadku mieszkańca miasta mającego dostęp do rozbudowanej sieci komunikacji publicznej. I wydaje mi się, że ten wątek związany właśnie z, no jakby to powiedzieć, zagospodarowaniem przestrzeni, stosunkiem właśnie do danej jednostki do tego, jak wygląda ta właśnie typowa przestrzeń, której się porusza, jak wyglądają wzorce zależne, chcę podkreślić, również o tych warunkach środowiskowych, no bo zupełnie inaczej będzie wieś, inaczej małe miasteczko, inaczej będzie to wyglądać w przypadku dużego miasta. Nawet i ta wieś, jak łatwo się domyślać, patrząc na trzy dominujące w Polsce, że tak powiem, takie wzorce rozlokowania, jak ona wygląda, nieprawdaż? Wieś typu miasteczkowego, wieś typu górskiego, czyli ulokowane wzdłuż drogi ciągnącej się wzdłuż rzeki, nieprawdaż? I wieś typu farmerskiego z rozrzuconymi budynkami też będzie zupełnie inaczej wyglądać, ale uwzględniając właśnie to zróżnicowanie, byłoby, myślę, bardzo cenne, aby móc odtworzyć właśnie taki, no, taki, no, no jak mówię, mikroświat, w którym tak naprawdę 90% seniorów spędza, jeśli nie całą swoją starość, to jej zdecydowaną większość. I pozwolę Państwu, że na tych dwóch wątkach w tej pierwszym turze odpowiedzi przestanę. Dziękuję bardzo panu profesorowi Szukalskiemu. Ja tylko może dodam, przedstawiłem członków debaty, nie przedstawiłem siebie, Dariusz Zalewski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Pan profesor Bednarski chciałby w tej sprawie, jak rozumiem. Dziękuję bardzo. Może króciutko jeszcze, tutaj mnie pan profesor sprowokował do takiej uwagi. Mianowicie kiedyś miałem okazję zapoznać się z badaniami, to bardzo dawno, nawet nie powołam dokładnie miejsca czy autora, ale właśnie tego typu badań w wymiarze historycznym. I co się okazało? Że właśnie ta przestrzeń, po której poruszają się ludzie, zupełnie inna była jeszcze w XIX wieku, jeszcze w pierwszej połowie, przed II wojną światową. Niesłychanie, można powiedzieć, rozszerzała się w ostatnim okresie. Więc tutaj to jest rzeczywiście interesujący wątek, ta przestrzeń, po której się poruszamy, dlatego że to jest taki wskaźnik, symptom. On sam, no cóż, nie jest ciekawy, ale kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak jest, że no właśnie, jedni się poruszają w takiej przestrzeni, inni w innej, no to prowokuje do ciekawych rozważań. Ale wrócę do mojego wątku. Mianowicie na pytanie pana doktora odpowiem tak jak ekonomista. To zależy. Oczywiście pani dyrektor Bojanowska pokazała, że tych wymiarów jest multum, no i oczywiście trudno z tym polemizować. Ale jeżeli spojrzymy z tej perspektywy, która mnie interesuje i którą się w tych projektach, bo to było kilka projektów, które Instytut Pracy robił na temat osób starszych w rozmaitych tam, kooperując z rozmaitymi innymi podmiotami, wyszło na to, że grupa, że z perspektywy zatrudnienia, partycypacji w rynku pracy, ta grupa związana jakoś z rynkiem pracy jest względnie homogeniczna. A przynajmniej jeśli spojrzeć z perspektywy pracodawców. Oni widzą jedną grupę seniorów 60+, no poza pewnymi tam drobnymi uwarunkowaniami. I tej grupie przydają i pewne cechy pozytywne. O, warto zatrudnić starego, bo ja troszeczkę powiem o tym już w tej drugiej części, albo mam opory przed zatrudnianiem osoby starszej, bo oczywiście dużo jest tutaj, można powiedzieć, stereotypu. Myślimy, czy pracodawcy myślą, no nie tylko w perspektywie własnego doświadczenia, ale również w perspektywie no, tego, co się mówi, prawda? Jest takie ładne określenie
ageizm czy ageizm, nie wiem jak to po polsku, czy to już się spolszczyło, czy jeszcze nie, prawda? Czyli te stereotypy na temat starości. W większości kojarzymy je z wizerunkiem negatywnym, ale też mówi się o ageizmie, ageizmie pozytywnym, szacunku dla osób starszych. Ale ta grupa jawi się właśnie jako homogeniczna. Oczywiście można odpowiedzieć sobie na pytanie, prosić odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. No, bo pracodawcy mają do czynienia już z pewną wyselekcjonowaną grupą, która no, jakoś tam z tym rynkiem pracy ma do czynienia. Albo szuka pracy, albo ma tę pracę, albo pracodawcy szukają tego typu ludzi, albo wręcz przeciwnie, usiłują się ich pozbyć, ale to jest ta grupa, która krąży wokół tego miejsca pracy. Natomiast inni są, stąd właśnie to wrażenie homogeniczności, inni są jak gdyby, no nie, pracodawcy z tej perspektywy tych ludzi nie widzą. Bo już na samym początku wielu respondentów, bo tutaj to, co ja mówię, bazuje na badaniach jakościowych, wielu respondentów, pracodawców, mówi tak, można podzielić tych seniorów na dwie grupy, aktywnych i nieaktywnych. Nieaktywni, no to ja ich nie widzę jako pracodawca. Choć oni niekoniecznie, znaczy nieaktywni są po prostu, no o właśnie, można powiedzieć, że ta ich przestrzeń geograficzna jest bardzo, bardzo niewielka. I aktywnych, choć oczywiście aktywni nie muszą być koniecznie zainteresowani pracą, ale w różnych formach. W projekcie, który tutaj pod, w Instytucie Pracy i w, na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, którym kierowała pani dyrektor Bojanowska, właśnie mieliśmy, tam była część również nie tylko badawcza, ale również praktyczna. No i rzeczywiście to, jak ci ludzie partycypowali z trzech miejscowości niewielkich, no zadziwiało, prawda? Ta ich chęć uczestnictwa. To byli ci aktywni, ale tam wcale nie palili się do pracy. Oni raczej inaczej tę aktywność. Ale pracodawcy widzą tych, którzy są aktywni i szukają pracy. I tu widzą właśnie tę grupę jako homogeniczną. Także w dużej mierze no, ta kwestia, o którą pytał pan doktor Zaleski, zależy od punktu widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Chciałbym dwa słowa komentarza do tego, co wcześniej powiedział pan profesor Szukalski o tym przestrzennym zróżnicowaniu sytuacji seniorów. Albo w tym roku, albo w ubiegłym odbyła się w Polskiej Akademii Nauk konferencja poświęcona zmianom w strukturze społecznej i między innymi przedstawiciele Instytutu Rozwoju Wsi przedstawiali dane dotyczące właśnie struktury społecznej z uwzględnieniem zamieszkania w podziale na miasto i wieś. I pamiętam, że jedna z konkluzji była taka, że uwzględniając taką zmienną jak miejsce zamieszkania miasto-wieś, to specjalnie to wiele się nie zmienia. Znaczy w dalszym ciągu spora część mieszkańców naszego kraju mieszka na wsi, natomiast zmienia się struktura wsi. Wyludniają się wsie typowo rolnicze i one się starzeją. Natomiast przybywa mieszkańców w obszarach wiejskich zlokalizowanych wokół dużych miast. I tam już mieszkają trochę inni, no, nikogo nie urażając, wieśniacy, w tym także seniorzy. I wydaje się, że operowanie taką zmienną jak miejsce zamieszkania w podziale na miasto i wieś może nam wiele zaciemniać, ponieważ nie uwzględnimy tegoż wewnętrznego zróżnicowania terenów wiejskich. I sądzę, że to jest jedna z no, ważnych konkluzji przed podjęciem badań oraz analizą wyników z tychże badań poświęconych jakości życia seniorów. Chciałbym oddać teraz głos pani profesor Marioli Racław. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. I oczywiście na pytanie, które tutaj zostało postawione, czy możemy traktować, czy powinniśmy traktować seniorów, zwłaszcza w badaniach, jako homogeniczną grupę,
No, mogę odpowiedzieć bardzo trywialnie. Oczywiście nie, już od wielu, wielu lat przecież w literaturze przedmiotu doskonale sobie zdajemy sprawę, że jednak jest to założenie, które tkwiło u podstaw wikizmu i czizmu, o którym tutaj przed chwileczką powiedział pan profesor Bednarski. Jeżeli rzeczywiście tak w sposób jednorodny będziemy widzieli osoby starsze. To, co jest konieczne, to oczywiście wprowadzenie do naszego myślenia i do badań. Dobrze, dziękuję. I do badań... Okej, dobrze. Więc jest bardzo ważne wprowadzenie do badań kategorii intersekcjonalności, czyli myślenia i prowadzenia badań łączących bardzo różnorodne cechy poszczególnych osób, które są ważne z punktu widzenia i statusu, i pozycji społecznej. Intersekcjonalność oznacza, że nie patrzymy tylko na wiek, płeć, nie patrzymy również na inne takie cechy jak właśnie sprawność czy brak sprawności, przynależność do odpowiedniej kohorty generacyjnej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w badaniu, które państwo projektujecie, w którym bardzo ważny jest styl życia, właśnie ta intersekcjonalność ukaże nam się w całej rozciągłości, w swojej istocie. No, mam nadzieję, że nawiążecie państwo do socjologicznych dociekań wcześniejszych zespołów, jak Andrzeja Sicińskiego czy Barbary Fatygi, w którym rzeczywiście te subtelności są tutaj ujawniane. Bo w stylu życia przejawia się nie tylko pokolenie, nie tylko kohorta, generacja, z której pochodzimy, ale przecież też ważne są tak zwane kohorty mentalne, które nie wynikają tyle z daty naszego urodzenia, ile z tej przynależności, którą sobie sami tworzymy poprzez aspirowanie do określonych pozycji i grup. I teraz mając to na uwadze, musimy też myśleć o przyszłości, o tym, że chociażby ta dystrybucja przestrzeni, nasze przestrzenne kontakty i poruszania się nie są związane tylko z tu i teraz. Jeżeli wprowadzimy element cyfrowego świata, to przecież mamy również kwestie tych kohort mentalnych, które będą wykraczały poza tylko nasze najbliższe otoczenie, do którego aspirujemy, ale również w takiej perspektywie ponadnarodowej, gdzie aspirujemy do grup, których widzimy, które manifestują swoje statusy poprzez media, w których ludzie funkcjonują. Co do kwestii właśnie owego zróżnicowania, intersekcjonalności, to tutaj pan profesor Bednarski opowiedział nam o tym, że pracodawcy stereotypizują osoby starsze, widzą pewną kategorię, która krąży na rynku pracy, jest zainteresowana utrzymaniem pozycji na rynku pracy. Ale już jak tylko wejdziemy w proste podziały, to widzimy, że ta aktywność zawodowa jest bardziej przypisana do mężczyzn niż do kobiet. W chwili obecnej, w 2021 roku, były takie badania GUS-owskie, które pokazują nam, że około 25% mężczyzn w wieku 60 lat i więcej uczestniczy w rynku pracy, jest aktywny zawodowo, a kobiet jest to około 9%. To przekłada się oczywiście na to, że więcej biernych zasobów mamy kobiecych, ale jednocześnie, jeśli popatrzymy, dlaczego ta bierność występuje, to częściej biernymi zawodowo z powodu niepełnosprawności i choroby są mężczyźni niż kobiety. Inna kwestia, przynależność terytorialna. Popatrzmy na tą kwestię, którą państwo chcieliście też badać, na kwestię związaną właśnie z zadłużeniem osób starszych. Wiemy, że około 1/5 seniorów w wieku 60 lat i więcej to są osoby, które posiadają kredyt konsumpcyjny, a około 9% posiada kredyt hipoteczny. Przy czym oczywiście to zadłużenie jest zróżnicowane ze względu na regiony, w których te osoby zamieszkują. Mazowieckie, kredyt konsumpcyjny na jednego kredytobiorcę to prawie 24 tysiące. Świętokrzyskie to jest około 15 tysięcy. Kredyt hipoteczny w Mazowszu na jednego kredytobiorcę to jest około 126 tysięcy, a w podkarpackim 62 tysiące. Ale to wszystko łączy się jeszcze z jedną rzeczą, która jest ważna, nie tylko z tym, ile możemy mieć dochodu, który nam ten kredyt pozwoli wziąć, ale również z tym, jaka jest perspektywa możliwości zabezpieczenia własnych potrzeb. Wiemy doskonale, że z osobami starszymi, to też w zależności od ich zdrowia kategorii, łączy się zjawisko katastrofalnych wydatków na zdrowie. Czyli tego, że większość budżetu jest zjadana przez wydatki na medykamenty, na ordynowane przez lekarzy zalecenia związane z rehabilitacją czy leczeniem. Być może kredyty te wynikają właśnie z takiej sytuacji, a może wynikają z zupełnie innej sytuacji, transferu międzypokoleniowego, w którym osoby starsze biorą te środki kredytowe po to, żeby
pokryć potrzeby młodszego pokolenia. Z tym wszystkim łączy się jeszcze inna rzecz, zaufania do systemu finansowego, bankowego, a czasami wchodzenia w system niestabilny, parabankowy, co jest związane na przykład z brakiem odpowiedniej edukacji finansowej lub dostępności legalnego kredytu na lokalnym rynku pracy. Więc podsumując, myślę, że jest sporo rzeczy, o których nie wiemy, o których Państwo na pewno dopytacie w badaniach i świetnie, że one są. Świetne, że one się koncentrują na stylu życia, bo ponieważ ten styl życia jest związany z wieloma cechami, wokół których możemy się grupować. I ta intersekcjonalność jest przypisana do tego badania. Mam nadzieję przynajmniej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i szczególnie dziękuję za zwrócenie uwagi przez panią profesor Racław na kwestię owych kredytów. Pamiętam, jak robiliśmy poprzednie badania dotyczące sytuacji seniorów w okresie covidowym. To były badania na terenie województwa mazowieckiego. No to wartość tych kredytów, ilość była wysoce skorelowana z miejscem zamieszkania. Znaczy seniorzy warszawscy mają więcej tych kredytów, w tym także kredytów hipotecznych. I to jest, wydaje się, zupełnie oczywiste, mają większe zdolności kredytowe. Ale wówczas zaintrygowała mnie kwestia, czy też próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, na problem, na który przed chwileczką pani profesor zwróciła uwagę. Czy te kredyty, które seniorzy biorą, to są kredyty na ich potrzeby, na przykład w przypadku kredytów hipotecznych, czy na zaspokojenie potrzeb swoich dzieci bądź wnuków? I sądzę, że jest to niezwykle ważne do zbadania, do uwzględnienia. Raz ze względu na owe relacje międzygeneracyjne, które są przedmiotem naszego badania. Dwa ze względu na jakość życia w obrębie rodziny, ale na etapie różnych, czy też na poziomie różnych pokoleń tejże rodziny. Wnuki, dzieci, no i owi seniorzy. Więc tutaj wydaje się, że już udało nam się wyłuskać jakiś jeden ważny przedmiot zainteresowania w sferze zbierania danych. To jest właśnie kwestia owego zadłużenia i pytanie dla kogo? Na własne potrzeby czy na potrzeby swoich dzieci bądź wnucząt? A może już i prawnucząt, bo seniorów mamy dosyć wiekowych. Myślę, że ważne jest pytanie gdzie, w jakiej instytucji finansowej? No tak. I warto oczywiście korelować to z obszarem. Myślę, że tutaj im większe miejsce zamieszkania, tym więcej tych kredytów będzie. Ale to oczywiście tylko hipoteza. Oddaję głos pani profesor Izabeli Warwa z Uniwersytetu Łódzkiego. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Gratuluję takiej inicjatywy w postaci tego ośrodka, ale też i ten projekt no, rysuje się bardzo ciekawy, jako bardzo ciekawa rzecz, także będę śledzić i mam nadzieję, że rzeczywiście na konferencji za rok możemy spotkać się i podyskutować już na temat wyników. Chciałam tylko odnośnie tego, o czym moi przedmówcy wspomnieli, odnośnie obciążenia albo wsparcia osób dojrzałych udzielanego osobom młodszym czy członkom rodzin. W projekcie Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, który w 2013 roku, czyli 10 lat temu realizowaliśmy, rzeczywiście tam osoby 50+, udzielały, same potrzebowały wsparcia, ale też udzielały wsparcia członkom rodziny. Już nie pamiętam, jaka to była kwota, ale pamiętam, że wtedy zastanowiło mnie, że to była spora kwota taka, rzędu kilkaset złotych na tamte czasy w sposób stały, cyklicznie w skali każdego miesiąca. Ja bym chciała spojrzeć na tych seniorów i też może trochę zachęcić Państwa do takiego spojrzenia z uwagi na swoją dyscyplinę. Ja zajmuję się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kapitałem ludzkim, żeby spojrzeć na tego seniora teraz z takiej perspektywy troszeczkę wcześniejszej, czyli iluś lat, które będą skutkowały tym, jaki ten senior w wieku 60+ jest. Czyli pewne działania po stronie instytucji, ale też samego seniora oczywiście, ale też pracodawców.
tutaj bardzo chciałabym właśnie wesprzeć głos pana profesora Bednarskiego, że pracodawcy mają ogromną rolę do odegrania w tym, jak będą wyglądali, jaka będzie kondycja i status seniorów. Ponieważ pewne inicjatywy, pewne działania, pewne praktyki, które również mogą być wdrożone przez pracodawców, zainicjowane, mogą i oddziałują na chociażby stan zdrowia, na generalnie dobrostan takiej osoby w dłuższym okresie. I tutaj oczywiście są działania z zakresu zarządzania wiekiem, czyli tych działań, które są adresowane do osób dojrzałych, ale też właśnie zarządzania pokoleniami, czyli takich praktyk, które do różnych pokoleń, które na rynku pracy w organizacjach się znajdują, są adresowane. I chciałabym tu przytoczyć to pytanie, czy seniorzy są tacy sami, czy odmienni. Więc rzeczywiście to zależy, panie profesorze, bo na przykład badania diagnozy społecznej z roku 2015 pokazują, że chociażby wartości według pokoleń nie są tak odmienne, czyli na pierwszym miejscu, szanowni państwo, wszystkie pokolenia pracowników wskazują na zdrowie. Tak? Na drugim miejscu nieco starsze pokolenia, powiedzmy Y, X i baby boomersi, mówią o udanym małżeństwie, później mówią dzieci, a wśród najmłodszego pokolenia na tym drugim i trzecim miejscu jest praca i pieniądze. Więc myślę, że wartości generalnie to byłoby coś, ale to już tak widzę poprzez mowę ciała, że planujecie te wartości badać. Ponieważ jeśli dalej pójdziemy, wartości związane z pracą zawodową, to na przykład na pierwszym miejscu jest odpowiednia płaca, ale na drugim dla starszych pokoleń stabilność zatrudnienia, podczas gdy młodsze pokolenia mówią o braku napięć i stresów, a potem właściwie te wyniki się zamieniają. Czyli patrzymy na seniora z punktu widzenia generacji, ale też z punktu widzenia organizacji i menedżerów, właścicieli organizacji, no warto by powiedzieć, że indywidualne podejście tutaj jest zawsze wskazane, bo jednak oprócz tego, że reprezentujemy jakąś generację, no to zawsze indywidualnie musimy spojrzeć na tą jednostkę. I czymś, co wydaje mi się byłoby bardzo ciekawym takim wątkiem do badań, jest postawa generatywności. Jeśli stwierdzimy właśnie, że generatywność jest to taka postawa otwartości wobec młodszych pokoleń, dzielenia się wartościami, wiedzą, doświadczeniami, czyli jest to coś takiego, co potocznie moglibyśmy nazwać chcę po sobie coś zostawić, to ta generatywność, ona myślę, że może nie tylko nas stabilizować na tym rynku pracy, no zostawiać czy przyczyniać się do takiej decyzji o pozostaniu, wydłużeniu aktywności, a wiadomo, że znacznie łatwiej jest zatrzymać osobę, aniżeli przywrócić ją na rynek pracy. Jeśli mówimy tu o tych konsekwencjach ekonomicznych na przedpolu starości, no to ta generatywność jest tutaj czymś genialnym, ponieważ ona, odnajdujemy korzyści z generatywności dla wszystkich, a badania wyraźnie pokazują, że pracodawcy mają z tej generatywności korzyść, bo są pozytywne skutki w zakresie motywacji, w zakresie elementów poznawczych, ale też well-beingu pracowniczego i też tego, co w sensie zarządzania jest niezwykle istotną sprawą, tak zwanych ról, extra role behaviors, takich pozastandardowych, tak? Czyli nie tylko pracownik wykonuje to, czego od niego pracodawca oczekuje, ale on sam wychodzi z inicjatywą i sam no właśnie interesuje się, sam się rozwija i też jest bardzo użytecznym członkiem zespołu, między innymi zespołów międzygeneracyjnych. Myślę, że na ten moment to chyba tyle, czyli generatywność. Ja z tą generatywnością chciałabym państwa zostawić. Dziękuję pani profesor. No, mamy w tej chwili taką sytuację, że wśród seniorów w zasadzie możemy ze względu na długość życia wyróżnić w zasadzie całe jedno pokolenie, traktując, że pokolenie to mniej więcej 30 lat.
biorąc pod uwagę tę odmienność mikroświatów, więc myślę sobie, że seniora z dużego miasta, na przykład z Warszawy, takiego już 80-letniego, znacznie więcej różni od seniora 60-letniego mieszkającego na wsi niż od seniora w tym samym wieku mieszkającego w mieście. Czyli te różnice podejrzewam, że będą tworzone w ramach owych mikroświatów, na co zwrócił uwagę pan profesor Szukalski. Głos teraz chciałbym oddać panu profesorowi Wiśniewskiemu. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję pani dyrektor Elżbiecie Bojanowskiej za zaproszenie do panelu. To taki pierwszy taki głos, jeśli chodzi o to, o czym mówił pan profesor Szukalski. Mianowicie w autoetnografii teraz, jeśli chodzi o metody i techniki, jest jednym z takich elementów, kiedy już nie trzeba specjalnie wyposażać osoby starsze w specjalny sprzęt, bo wystarczy zwykły telefon komórkowy. Określa się miejsca, które są dla nich ważne, istotne, które ich dziwią, które ich zaskakują, co sprawia przyjemność, czyli takie prospołeczne i odspołeczne miejsca, i po prostu prosi się, żeby telefonem komórkowym były wykonywane zdjęcia. I później za pomocą tego zdjęcia analizuje się, jaki jest czas, miejsce, bo zdjęcia mają bardzo dużo różnych elementów, które identyfikują, więc to jest taka najprostsza technika, która jest stosowana w autoetnografii, żeby dookreślić te miejsce, w szczególności jeśli chodzi właśnie o budowanie przy małych wspólnotach, to jest ciekawe zastosowane. Natomiast no, nie będę też oryginalny w tym, co przedmówcy mówili, że jest to grupa, która jest to kategoria, która jest i spójna, i mocno zróżnicowana. Ale to nie jest w takich kategoriach binarnych, że to jest albo jedna, albo to jest drugie, dlatego że to jest dosyć kategoria łapana trochę jak przez sitko wodę, bo cały czas nie jesteśmy w stanie czegoś złapać i uchwycić, dlatego że to jest kategoria bardzo mocno jest zróżnicowana ze względu jakby na wiele elementów. Dla mnie jakby z punktu widzenia, bardzo dziękuję za ten głos, jeśli chodzi o kulturę i o uczestnictwo. Jestem socjologiem kultury, więc jakby z tej esencji staram się analizować tą kategorię społeczną. No i tutaj jest kilka takich rzeczy, które ja będę akurat się posługiwał binarnością, żeby nie wprowadzać specjalnego zamętu, bo to jest wywód na dłuższą chwilę. Ale w takich kilka jakby elementów, które pokazują to zróżnicowanie. Pierwszym no, ta cecha demograficzna płeć, kobiety versus mężczyźni. To znaczy jakby w szczególności przez uczestnictwo w kulturze mamy z tym problem. Bo jeśli przyjąć, że z danych GUS-owskich z 2021 roku 9,7 miliona osób to osoby 60+, to jeśli chodzi o uczestnictwo w kulturze, mamy z tym problem przy badaniach i przy próbie wyłapania tych dwóch kategorii. Jeśli chodzi o kobiety, jest to kwestia relatywnie prostsza, ponieważ kobiety funkcjonują w zinstytucjonalizowanych formach kultury o charakterze wspólnotowym. I to są różnego rodzaju badania. Ja polecam pracę Oswajając zmienność, w której Narodowe Centrum Kultury badało domy kultury i formy uczestnictwa w kulturze poprzez właśnie te zinstytucjonalizowane instytucje. Jest ich w Polsce około 2185, więc one mają lokalnie bardzo ciekawą soczewkę pomiarową, przynajmniej z punktu widzenia badawczego. No i w ramach tych działań zinstytucjonalizowanych kobiety silnie się identyfikują. Zaangażowane są w działalność domów kultury, ale również takich instytucji, które na poziomie lokalnym funkcjonują, czyli gminne ośrodki kultury, koła gospodyń wiejskich czy NGOsy. I to jest jakby silny taki jakby element empiryczny, który jest relatywnie łatwy do wyłapania. Natomiast problem jest z mężczyznami, bo często jakby traktuje się, że mężczyźni są pasywni. Natomiast nie są pasywni, tylko oni są niewidoczni w badaniach społecznych, dlatego że przejawiają te formy niezinstytucjonalizowane,
które znowu tutaj długo było jakby opisywać, natomiast jakby ten element kolektywny, który on w jednej i w drugiej kategorii jest łączący, natomiast tym elementem, który z badań choćby Narodowego Centrum Kultury. To wiąże się z aktywnością. Ta aktywność w formy, ten charakter aktywny i charakter pasywny, który jest. I znowu analizując pracę w gminnych ośrodkach kultury i w kołach gospodyń wiejskich, to ta aktywność jest bym powiedział, związana z płcią. Tutaj kobiety bardziej silnie się jakby identyfikują. Natomiast kiedy przyłożymy w taką miarę w tych 2185 domów kultury w Polsce i tej aktywności, to około 130 tysięcy osób zidentyfikowaliśmy jako osoby 60+, które realizują takie działania w instytucjach kultury. Czyli mamy około 1,4% osób, które formalnie uczestniczą w życiu zinstytucjonalizowanym. Pytanie jest, gdzie jest te 98%? Jaki pomiar powinno być? Jaka powinna być soczewka, która powinna służyć tej analizie? I znowu o czym pan profesor Szukalski mówił, właśnie ta autoetnografia jest bardzo przydatna, bo można wtedy nie tak silnie zinstytucjonalizowanie, tylko esencjonalnie po prostu by badać miejsca i aktywności naszych seniorów. Wątek wykluczenia cyfrowego jest bardzo istotny i to jest jakby z różnych powodów. Pierwszym, że ta sieć jest w samej Polsce jest mocno zróżnicowana i są miejsca, które jakby sprzyjają tej aktywności i są miejsca, które jakby oddalają. I to jest na skali, można by powiedzieć, tej aktywności w szczególności nie tylko osób 60+, ale tych, którzy chcieliby nawet podjąć takie wyzwania. I to jest związane z naszymi potrzebami, kluczowa sprawa, z naszymi doświadczeniami, z rynkiem pracy i w szczególności z tą aktywnością zawodową, w której ten komputer i zdolność posługiwania się urządzeniami, określę to jako teleinformatyczne, bo to są po prostu bardzo różne urządzenia, jest, bym powiedział, taka organiczna, więc kiedy wchodzi się w tą przestrzeń poza w tą aktywność zawodową, te czynności, te umiejętności, te kompetencje zostają z nami lub po prostu staje się to jakby takim elementem sztucznym, kiedy w szczególności młodsze kohorty mówią, a ty możesz korzystać z tego, to trzeba po prostu włączyć, tu trzeba nacisnąć i to trzeba zrobić, to jest bardzo proste. Oczywiście, że to nie jest proste, to jest bardzo trudne, skomplikowane i złożone, jeśli ta osoba po prostu przez 20-30 lat po prostu z tego nie korzystała. Autoidentyfikacja. No, to nie wskazując, ale to jest, tak mam taką historię z Uniwersytetu Łódzkiego, kiedy na jednym z seminarium pani profesor blisko 90 prowadzi to seminarium, już nie wskazując świętej pamięci osoba, i mówi tak: dzieci, moje dzieci, z kim ja was zostawię? No to stoi jeden doktor: pani profesor, ja mam 68 lat. I to jest właśnie ta ilustracja, która może właśnie służyć jakby w autoidentyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej, która jest. Czyli wewnętrznie ktoś, kto ma 60 lat versus ten, który ma 80-90 lat, mówi tak: ty to jesteś młody, prawda? Jeszcze całe życie jest po prostu przed tobą. Co ja mam po prostu powiedzieć? Ale czasami są te spory dotyczące 2-3 lat, które mogą stanowić oczywiście nie element jakiegoś konfliktu, ale jakby zaznaczanie po prostu jakby swojej obecności w tej przestrzeni autoidentyfikacji. To jest jakby wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca osoby w innych kohortach wiekowych, które określają. I tutaj ja stanę się bohaterem i przykładem. Kiedy mając 27 lat, moja siostrzenica się pyta w lat 7, Rafał, a ile ty masz lat? Ja mam, mówię, 27. Mówi tak: Boże, jaki ty jesteś stary, prawda? To jest właśnie relatywność tego postrzegania. Nie ma silnej tutaj miary, która by służyła tej identyfikacji. Po następne, to jest aktywność, o której rozmawialiśmy, w szczególności ta pozazawodowa i doświadczenia, które wynikają z tej aktywności.
w szczególności umiejętności, kompetencje, które zostały wcześniej nabyte i dotyczące możliwości ich skomercjalizowania, aktywności, przede wszystkim to, co Państwo mówiliście wcześniej, dotyczące samego możliwości zdrowotnych, które jednostka ma, bo to jest jakby element, który zasadniczo wpływa na aktywność i podejmowanie decyzji, ale w tym zakresie znowu jawią się instytucje, które są w Polsce bardzo dobrze rozlokowane, czyli biblioteki i czytelnie. W Polsce jest, jeśli chodzi o instytucje publiczne, jest około 9 tysięcy takich instytucji w Polsce. I znowu wrócę do badań Narodowego Centrum Kultury, który zachęca jakby połączenie aktywności właśnie seniorów. Aktywność fizyczna również z tą aktywnością prointelektualną, tak bym to określił. Czyli tak, aktywność przede wszystkim zachęcenia osoby, które przebywają relatywnie w domu, do tego, żeby przemierzyły tą długą, bo to jest relatywnie długa dla nich, podróż do biblioteki czy do czytelni. I tam okazują się, że są inne osoby, które funkcjonują, które też potrzebują wsparcia i które czuły się osamotnione. Czyli okazuje się, że jednostka nie jest taka sama. Wychodzi z tego golden cage, w którym funkcjonowała. No i pojawiają się tam animatorzy wśród osób, którzy do tego jakby de facto nie zostali powołani, bo bibliotekarz okazało się, że w ostatnich 20 latach zmienił biblioteka swoją rolę. Stanowi właśnie takie swoiste elementom centrum aktywizacji społecznej. Więc połączenie właśnie, wyjście z domu, przekroczenie bariery o charakterze psychospołecznym, kulturowym, trafienie do biblioteki, spotkanie z innymi osobami, osoba, która potrafi nawigować po prostu, w szczególności osoby, które często przez wiele lat jakby w tej aktywności nie funkcjonowały, a te, które funkcjonowały, będzie im po prostu relatywnie łatwiej, ponieważ doświadczenie i umiejętności, które wcześniej zostały już wypracowane, one stanowią pewną bazę dotyczącą aktywności w tej formie uczestnictwa w kulturze. I jakby, żeby tak nie ciągnąć, to coś, co łączy w takim razie, i o czym szanowna przedmówczyni przed chwilą mówiła, dotyczące kwestii system wartości, który jest w miarę spójny. Zdrowie i rodzina, i to jest niezależnie od tego, jaka jest kohorta, zazwyczaj one są najwięcej pozycjonowane. Dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. Przypomniała mi się pewna historyjka, to jest a propos autoidentyfikacji. Kolega mi opowiadał, uczestniczył na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego w takiej uroczystości pożegnania profesora Gleigewichta. Profesor Gleigewicht umarł mając ponad 100 lat, a wykładał mniej więcej do 90 paru. No i po zakończeniu tej oficjalnej uroczystości kolega zwraca się do profesora Gleigewichta, który był jego też nauczycielem. Mówi: panie profesorze, jest pan w świetnej formie. Myślę, że jeszcze mógłby pan śmiało powykładać z pożytkiem dla uniwersytetu i studentów, no i rozwoju matematyki. Na co profesor Gleigewicht mówi: panie doktorze, panie Wiesławie, jak studenci nie rozumieją dowcipu wykładowcy, to czas odejść. Więc no, a propos autoidentyfikacji. Pan profesor poruszył ważną kwestię udziału z uwzględnieniem akurat płci w aktywności społecznej czy kulturalnej. Myślę, że o tym porozmawiamy sobie dokładniej w drugiej turze naszych rozmów. Mamy też pewne doświadczenia z poprzedniego projektu i tam ta różnica, jeśli chodzi o zaangażowanie kobiet i mężczyzn, była widoczna jak na dłoni i tutaj też mógłbym pewną historyjkę przytoczyć, ale ją zostawię może na drugą część naszych rozmów, a teraz chciałbym oddać głos księdzu doktorowi Markowi Jaroszowi. Ja poniekąd jestem trochę takim ciałem obcym jako psycholog w tym gronie i może zwrócę uwagę na rzeczy, które dla Państwa nie są jakoś szczególnie ważne, istotne, ale tak, jeśli chodzi o zmienną w zakresie płci, to ona bardzo dużo i często różnicuje, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Bardzo wiele badań pokazuje, że na przykład taka zmienna, taki czynnik, którą określamy mianem depresji, no jak dobrze wiemy, on będzie ściśle skorelowany ze stanem zdrowia.
I poziom depresyjności, on zwykle się pogłębia wraz z wiekiem, no z tego powodu, że im starszy człowiek, tym częściej doświadcza różnego rodzaju dolegliwości. Wiele badań pokazuje, że ten wskaźnik depresyjności u kobiet w wieku 50-60 lat jest znacznie większy niż u mężczyzn. Natomiast u mężczyzn ten proces pogłębia się szczególnie w przedziale wiekowym 60-80 lat i w wieku około 80 lat te procesy jakby schodzą się u kobiet i u mężczyzn, czyli ten poziom depresyjności mniej więcej jest podobny w wieku 80 lat. To pokazuje, że w ogóle procesy adaptacyjne u mężczyzn i u kobiet, one też będą inaczej przebiegały. I tutaj stan zdrowia będzie bardzo ważną zmienną czynnikiem. I jeśli go kontrolujemy, no to możemy też dużo przewidzieć w zakresie w ogóle funkcjonowania człowieka i tego, jak on się odnajdzie w tym wieku senioralnym. Też musimy pamiętać o tym, że postępujące procesy otępienne, które są typowe dla okresu senioralnego, one bardzo dynamicznie narastają gdzieś tam po 70 roku życia i no coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, że pojawiają się choroby, zjawiska, zespoły, które jeszcze do niedawna były nieznane albo nierozpoznane. I dzisiaj coraz częściej to zauważamy i widzimy, że to ma wpływ na jakość życia. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę, że na te jakby naturalne procesy, które są związane ze starzeniem, są powiązane czy nałożyły się na te naturalne procesy bardzo specyficzne doświadczenia ostatnich lat, to znaczy w czasie pandemii. Znaczy, seniorzy na pewno doświadczyli dwóch trudnych, traumatycznych sytuacji. Izolacji i utrudnionego kontaktu z lekarzem. Jak tutaj słyszeliśmy, zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości tego okresu. I teraz mamy bardzo dużą grupę seniorów, która ma za sobą głęboką traumę izolacyjną, czyli mamy nałożenie takich naturalnych procesów związanych ze starzeniem, demencją i tak dalej. I na to nałożone doświadczenie pojedynczego człowieka, który z racji na pewne uwarunkowania rodzinne, społeczne, znalazł się w izolacji. Ta izolacja była trudna dla młodego człowieka średniego pokolenia, co dopiero dla seniora, który często jest wykluczony, jak tutaj słyszeliśmy, cyfrowo. Przecież wielu seniorów poza rozmową telefoniczną nie miało jakiegokolwiek innego kontaktu. Młodsze pokolenie było w stanie wykorzystać różnego rodzaju komunikatory, nie wiem, żeby się zobaczyć, coś obejrzeć i tak dalej. Natomiast ta grupa, ona była z tego wyłączona. Dalej, jeśli przypomnimy sobie, w jaki sposób kontaktowaliśmy się ze służbą zdrowia, czyli teleporada, to dla starszych ludzi często były procedury nie do przejścia. I ta sytuacja zagrożenia i traumy, jaką przeszli seniorzy, to proszę Państwa, było przetarcie pewnego takiego szlaku, byśmy powiedzieli, depresyjnego. I jak człowiek raz to zaliczy, to później niestety będzie tendencja w większym czy mniejszym stopniu do powrotności takich stanów. Więc my musimy chyba też pamiętać o tym, że nasi seniorzy to są ludzie po traumach głębokich, którzy będą mieli troszkę większe predyspozycje do tego, by ich stan psychiczny, poczucie sensu życia, jakość życia, że ona może gwałtownie się załamywać na skutek nawet niezbyt jakichś głębokich czynników, szczególnie negatywnych.
I kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to zmiany w okresie senioralnym, no one nie mają takiego kształtu prostoliniowego, tylko krzywoliniowy i im bardziej zbliżamy się do 80 i później, to narastają, czy te przyrosty są dosyć gwałtowne, jeśli chodzi o pogorszenie się jakości życia, samopoczucia itd., itd. I wydaje mi się, że w naszych badaniach, jak również i w pewnych propozycjach, które służą do rozwiązywania problemów społecznych, powinniśmy uwzględniać, że jest to proces niesamowicie dynamiczny. Znaczy możliwości adaptacyjne człowieka, one bardzo szybko się zmieniają w tym okresie i propozycje najróżniejszych instytucji muszą uwzględniać, że różnica kilku miesięcy bądź roku doprowadza do głębokich zmian w funkcjonowaniu psychicznym, somatycznym człowieka i pewne propozycje bardzo szybko się dezaktualizują. I teraz jeżeli my będziemy operować bardzo sztywnym modelem i schematem w kontakcie z seniorem i najróżniejsze propozycje, jeżeli będą miały charakter taki dosyć statyczny, to możemy doprowadzać do jeszcze większej frustracji niektórych ludzi, którzy nie są w stanie osiągnąć określonych celów z racji na zmiany, które bardzo szybko postępują. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, a chciałbym jeszcze, jeśli można, dopytać. Ksiądz doktor zwrócił uwagę na problem depresji wśród seniorów, mówiąc, że uwzględniając kwestię podziału na płeć, częściej dotyka ona kobiet niż mężczyzn. To znaczy wcześniej się zaczyna u kobiet. Wcześniej się zaczyna. A czy jesteśmy w stanie pokazać pewnie tak, taki syndrom złożony z kilku cech takich zmiennych, niezależnych, to może być miejsce zamieszkania, to może być wykształcenie, sytuacja rodzinna i tak dalej, które sprzyjają zapadaniu na depresję? No przede wszystkim sytuacja egzystencjalna, byśmy powiedzieli, szeroko rozumiana. To jest taki czynnik, który najczęściej wywołuje. Mówimy o tak zwanych depresjach egzogennych, które no, są pochodną pewnego doświadczenia, bo też mamy pewne depresje, których no, trudno powiedzieć, jakie jest źródło i przyczyna. One często się pojawiają gwałtownie, bez powodu. Tutaj na przykład może być właśnie izolacja, strata osoby bliskiej. Będzie też czynnikiem wywołującym bardzo duże natężenie objawów depresyjnych. Izolacja, którą wszyscy przeżyliśmy, ale szczególnie starsi, i poczucie bezradności. Na pewno to będzie czynnik, który będzie różnicował w zależności od tego, jak ten okres seniorzy przeżyli. Czynnikiem, który w okresie senioralnym prowadzi do depresji, są kłopoty, jeśli chodzi o funkcjonowanie zmysłów, szczególnie wzrok i słuch. Utrata słuchu często pogłębia depresję, dlatego że to ogranicza komunikację. A utrata komunikacji sprawia, że zamykamy się i to życie psychiczne jakby się zapada. Oczywiście dzisiaj mamy zupełnie inne możliwości, jeśli chodzi o pomoc w leczeniu seniorów. No, katarakta, która jest tak powszechna, jeszcze 20-30 lat temu była przeszkodą, no prawie że niepokonalną dla bardzo dużej grupy osób. Dzisiaj ten problem praktycznie zniknął, ale tutaj te ograniczenia w zakresie funkcjonowania zmysłów, one mają ogromny wpływ i tutaj literatura jednoznacznie wskazuje, że to jest czynnik prowadzący do depresji. Musimy przyglądać się, jak wygląda dostępność do usług laryngologicznych i okulistycznych w Polsce na przykład. To jest jedna z ważnych konkluzji. Dziękuję serdecznie. Chciałbym teraz głos oddać pani profesor Annie Fidelus. Na to samo zagadnienie oczywiście. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, pani doktor, a przede wszystkim bardzo dziękuję za te wszystkie wypowiedzi i tak jestem trochę w takiej sytuacji może nie do końca korzystnej, ponieważ słuchając wszystkich moich przedmówców... Aha, dobrze. No dobrze, dobrze. Dobrze, to już bez wstępu zacznę. Przysłuchując się wszystkim wypowiedziom, pojawiają się pewnie kolejne wnioski i kolejne refleksje związane z sytuacją osób starszych, a przede wszystkim no właśnie z odpowiedzią na pytanie odnośnie do kwestii homogeniczności osób starszych. Myślę, że problemów tutaj związanych w ogóle z diagnozowaniem potrzeb i z podejściem do osób starszych jest bardzo wiele, ale przede wszystkim zwrócę na trzy albo i więcej kwestii. Po pierwsze, myślę, że wiedza nasza o osobach starszych jest rzeczywiście bardzo stereotypowa. To jest zdecydowanie bardzo istotny problem i tak sobie pomyślałam, że im człowiek starszy, tym ta wiedza jest większa, a tak nie powinno być. Rzeczywiście potrzeby i diagnoza osób starszych powinny być zdecydowanie wcześniej podejmowane i osoby, szczególnie osoby, które podejmują działania związane ze wsparciem osób starszych, powinny tę wiedzę posiadać. Oczywiście nie tylko osoby, które pracują z osobami starszymi, ale generalnie my jako społeczeństwo, jako osoby współpracujące, stykające się i na co dzień, powinniśmy też taką wiedzę posiadać. Myślę, że tu patrząc z perspektywy pedagoga na sytuację osób starszych, chciałabym powiedzieć, że powinniśmy analizować tę sytuację z perspektywy fenomenologicznej. To bardzo ważne, żeby popatrzeć na sytuację oczyma konkretnej osoby. I myślę, że to przesłanie i ta informacja i to podejście jest bardzo ważne, żebyśmy nie narzucali swoich rozwiązań, swojej wiedzy, swoich doświadczeń, które mamy, żebyśmy nie narzucali na sytuację konkretnej osoby starszej, którą chcemy wspierać. Oczywiście wiedza jest potrzebna i tu nie do końca fortunnie, może powiedziałam przed momentem, wiedza jest potrzebna, ale to wiedza ma nas ukierunkować na to, w jaki sposób dotrzeć do danej osoby starszej, ale nie narzucać swoich właśnie dotychczasowych doświadczeń, czy nawet swoich doświadczeń własnych, osobistych, nie przerzucać na sytuację drugiego człowieka. Każdy człowiek ma swoją określoną historię życia. Każdy ma określony sposób widzenia pewnych kwestii, pewnych doświadczeń, pewnych sytuacji. I jeżeli my staramy się swoje doświadczenia, czy właśnie doświadczenia innych osób wykorzystać w organizowaniu życia drugiemu człowiekowi, to one nie będą zawsze zgodne z tą wizją i z perspektywą właśnie konkretnego człowieka. Tutaj też projektując i podejmując badania związane z sytuacją osoby starszej, możemy wykorzystać chociażby teorię pola społecznego Pierre'a Bourdieu. Przecież każdy żyje w określonym polu społecznym i tu o czym państwo mówiliście, o różnicowaniu z perspektywy pochodzenia czy właśnie życia w danej miejscowości mniejszej czy większej, tu przeniosłabym właśnie na teorię pola społecznego, ponieważ już miejscowość konkretna, ona różnicuje w pewnym stopniu koleje życia. Ale niezależnie od tego, od miejscowości, od skali miejscowości, w której funkcjonujemy, tu bardziej popatrzyłabym właśnie na określone pole społeczne, w którym człowiek funkcjonuje. I teraz analiza tego pola społecznego też potem z perspektywy podejmowania działań wspierających jest bardzo ważna, ponieważ wiemy, że to pole społeczne powinno rozszerzać się systematycznie. Nie można przenieść człowieka z jednego pola społecznego do drugiego. Nie można człowiekowi, który nie korzystał, nie uczestniczył w różnego rodzaju rozwiązaniach, działaniach, narzucać od razu pewne działania o charakterze wspierającym czy o charakterze rekreacyjnym i tak dalej. Musimy podejmować to w bardzo systematyczny, rozważny, uważny sposób. Kolejna ważna, wydaje mi się, kwestia, to jest kwestia związana z,
diagnozowaniem sytuacji osoby starszej. I my oczywiście bardzo często patrzymy na deficyty. I tu oczywiście w przypadku osób, które już charakteryzują się pewnymi problemami zdrowotnymi, pewnymi rodzajami niepełnosprawności, ja nie kwestionuję, że jest to ważne, tak? Natomiast wszystko zależy też od okoliczności, bo nie będziemy szukali potencjałów, chcę powiedzieć o mocnych stronach i o poszukiwaniu potencjałów, nie będziemy poszukiwali i rozszerzali potencjałów człowieka, jeżeli jest osoba, która ma rzeczywiście problemy zdrowotne i która cierpi, która przeżywa określone stany związane z chorobą. Ale pomijam te stany chorobowe. Też ważne, żebyśmy popatrzyli najpierw na osobę starszą z perspektywy jej potencjału, jej mocnych stron i możliwości rozszerzenia wykorzystania tych potencjałów, a dopiero potem możemy dostrzec czy popatrzeć i eliminować, wyrównywać pewne dysfunkcje związane z niedosłuchem czy ze słabym widzeniem, albo podejmować te działania jednocześnie przy rozwijaniu właśnie tych mocnych stron każdego poszczególnych seniorów. Też tak słuchając wypowiedzi odnośnie do relacji osób starszych z pracodawcami, pomyślałam sobie, że bardzo ważne jest, żeby pracodawcy, którzy mają zróżnicowaną grupę pracowników, których są i młodzi pracownicy, i osoby już starsze, osoby w wieku senioralnym, żeby też pracodawcy umieli dostrzegać pewne różnice w zakresie hierarchii wartości związanych z pracą. Bo jednak dostrzegam, że te różnice są i pracodawca, który nie zna tych odmiennych podejść do pracy ludzi młodych i seniorów, może doprowadzić, czy może nie, znaczy jeżeli nie zna, nie wie o tych różnicach, to może to zagrażać pewnej kulturze organizacji, w której pracują i młodzi ludzie, i seniorzy. Także ta wiedza jest bardzo potrzebna, to może troszeczkę inny wątek, ale też przysłuchując się właśnie Państwa wypowiedzi, od razu przenoszę to też na kulturę organizacji, w której pracujemy. Także dziękuję bardzo. Nie chcę już przedłużać, natomiast... Dziękuję bardzo Pani Profesor. Jedna z konkluzji jest taka, że nasza wiedza jest dosyć stereotypowa i powinniśmy na temat seniorów, jakości życia, co oznacza, że powinniśmy dużo wysiłku włożyć w to, żeby ją odstereotypizować, czyli uwzględniać wiele rozmaitych aspektów życia, które no jakoś wymykają się z wielu rozmaitych, zestandaryzowanych obserwacji. Chciałbym przejść do drugiego wątku. On przewijał się w czasie tej pierwszej naszej tury rozmowy, a mianowicie pewnych problemów i wyzwań w różnych obszarach życia seniorów. Pan profesor Wiśniewski zwrócił uwagę na różny stopień zaangażowania seniorów w aktywność społeczną czy kulturalną ze względu na płeć. I tego typu zróżnicowanie z całą pewnością zdiagnozowaliśmy, doświadczyliśmy w czasie poprzedniego naszego badania realizowanego przez UKSW i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a mianowicie sytuacji seniorów w okresie pandemii. Pamiętam taką sytuację w jednej z miejscowości, trzech miejscowości, które brały udział w projekcie. Byliśmy w takim ładnym, oczklonym budynku, na zewnątrz piękny widok rzeki. Było to już zakończenie tegoż projektu. I było kilkanaście, a może i kilkadziesiąt kobiet i chyba jeden mężczyzna. Natomiast po drugiej stronie, za tą szklaną szybą, na ławce siedziało trzech czy czterech mężczyzn w wieku senioralnym, przynajmniej tak wyglądali. No i w zasadzie oni na tej ławce tyle samo siedzieli czasu, co my w środku.
Ja zapytałem jedną z osób zaangażowanych właśnie w ten projekt, w tej miejscowości, czy może próbowały właśnie tych panów, którzy tam na tej ławce przesiadują, a ponieważ ja w tej miejscowości byłem kilkukrotnie i zawsze na tej ławce siedzieli jacyś panowie, czy próbowali właśnie włączyć ich do tegoż projektu? No, odpowiedź była, że tak, ale możliwości włączenia akurat, i tu nie chodziło tylko o mężczyzn, tylko pewnie o tych mężczyzn, były niewielkie, a wręcz żadne. Więc jeśli chodzi o ten wymiar aktywności społecznej, kulturalnej, to ta zmienna płeć wydaje się mocno różnicująca, ale tu jeszcze jedną historię opowiem. Ja w czwartki mam wykład na Uniwersytecie Warszawskim i kończę o godzinie 18, bodajże 15, więc późno. I po mnie do tej sali przychodzą seniorzy, którzy są zaangażowani w taką działalność churalną, chór prowadzą. I muszę powiedzieć, że tam już takiej zdecydowanej większości kobiet nad mężczyznami nie ma. Może porówno nie, ale tam myślę, że kilkanaście, może i ponad 20 osób. No i mężczyzn jest całkiem sporo, więc nie jest wykluczone, że tu zmienna akurat miejsce zamieszkania i podejrzewam, że zmienne wykształcenie bardzo silnie przełamuje tę zmienną, niezależną jaką jest płeć, jeśli chodzi o zaangażowanie w działalność kulturalną. No, ale to są oczywiście takie moje pobieżne obserwacje. Warto byłoby oczywiście je poddać badaniu, stosownej analizie statystycznej. Wracając do naszego bloku tematycznego, no to chciałbym Państwa zapytać o no właśnie takie najważniejsze problemy, a jednocześnie i wyzwania, które stoją przed polityką społeczną w różnych obszarach aktywności seniorów. My w ramach naszych badań wyróżniliśmy kilka, taki obszar jak zdrowie, jak rynek pracy, jak korzystanie z rozmaitych urządzeń teleinformatycznych, jak relacje międzygeneracyjne, jak aktywność społeczna, kulturalna i religijna, ale może są jeszcze jakieś inne obszary, na które nie zwróciliśmy uwagi, a na które warto zwrócić uwagę, że tam się kumulują problemy i w związku z tym, no jeżeli są problemy, to po drugiej stronie są jakieś zobowiązania czy wyzwania stojące przed polityką społeczną. Panie profesorze, możemy rozpocząć? Dobrze, patrząc na zegarek, proszę Państwa, nie wolno mi przekroczyć 3 minut, a podejrzewam, że raczej 2 minuty bliższe powinno być. Dla mnie takim wielkim problemem, który staram się od lat podkreślać, to jest rozrost populacji ludzi bardzo starych i wynikające stąd problemy. Pamiętajmy, dzisiaj to jest mniej więcej 1/6 seniorów, ma powyżej 80. W ciągu 30 lat dojdziemy do tego, że będzie to 1/3 seniorów. I chciałbym podkreślić, proszę Państwa, pewne ważne problemy, nie związane tylko z tym, że możemy oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, co jest dla mnie oczywiste. Pomijam już to, że mówienie tutaj o brzydkim słówku nadanie, prawdaż, w kontekście nie wiem, zmniejszania zapotrzebowania na miejsca w DPS-ach, to jest po prostu fikcja, patrząc na to, iż u nas mniej więcej 4-krotnie rzadziej ci obecni seniorzy korzystają z miejsc w tego typu instytucjach. Natomiast o co mi chodzi, proszę Państwa? Ja czasami się zastanawiam, czy my nie powinniśmy oprócz polityki senioralnej prowadzić polityki nestoralnej. Mam wrażenie, że my, mówiąc o aktywizowaniu, skupiamy się tylko na osobach, które są w stanie samodzielnie wyjść z domu i dojść do pewnego miejsca, gdzie im pewne usługi oferujemy. Natomiast zapominamy o tych 70-kilku, 80, 80-kilku latkach, którzy są w miarę sprawni, ale nie na tyle, żeby wyjść, przejść, dojść. Zwłaszcza, że też nasza przestrzeń nie ułatwia im. Jeśli spojrzą Państwo na ławki, nawet w wielkich miastach, ja patrzę na Łódź, i na ulicę Nartowicza, przy której mieszkam, są odcinki, gdzie po 300-400 metrów nie ma gdzie usiąść ktokolwiek, nieprawdaż? Czy ta przestrzeń zachęca do tego, żeby wyjść i przejść? Czy brak toalet publicznych, pamiętajcie Państwo, powyżej tego 70-75 roku nietrzymanie moczu, to jest po prostu coś, co dotyka po 30-40, przede wszystkim kobiet, tak, 30-40% kobiet. Jak ma
na przykład brak dostępu do toalet publicznych, jak wpływa na to, nieprawdaż? Ale kończąc ten wątek, proszę Państwa, jak mówię, polityka nestoralna, która powinna być w większym stopniu ukierunkowana na próbę podejmowania aktywizacji tych 80-latków w ich miejscu zamieszkiwania, tak aby mogli na przykład uzyskać możliwość, dzięki tym nowoczesnym technologiom to jest możliwe i AI to wspomaga, lektora, który odczytuje im na głos książkę, którą chcieliby przeczytać, nieprawdaż? Jest to rodzaj aktywizowania i nie zmieszę się w tych 3 minutach, ale padło już tutaj, proszę Państwa, kwestia bardzo silna protest cywilizacyjnych, czyli tych wszystkich urządzeń, które zastępują nam brakujące, znaczy zastępują te tracone zdolności, tracone, powiedzmy, fizyczne umiejętności. I tylko gwoli przypomnienia, proszę Państwa, lata temu były takie cudowne Berlin Aging Study, które pokazywały, jak zaopatrzenie, zwłaszcza tych bardzo starych osób, w aparaty słuchowe, jak drastycznie nie tylko poprawia ich zdolności komunikacyjne, ale jak drastycznie poprawia ocenę ich, tych osób w oczach ich krewnych, jako osób, które nagle od dziadka, któremu odwala, zmieniają, dlatego że nie dosłyszał i, że tak powiem, interpretuje to, co jemu się wydaje, że słyszał, zachowuje się w ten sposób, odpowiada. Człowieka, który nagle się okazuje, jest pełni normalnym z punktu widzenia zdrowia psychicznego człowiekiem, który normalnie się ze mną kontaktuje. No ja nie będę tak króciutko mówił. Przygotowałem się zgodnie z instrukcją na 10-12 minut i spróbuję tego dotrzymać. A mianowicie no chciałbym wrócić do tego tematu starsi ludzie na rynku pracy. Przy czym chciałbym się odnieść do kwestii wyzwań współczesnego świata właśnie w kontekście zatrudnienia seniorów, szczególnie polskich. Po pierwsze, pierwsze założenie, które robię, to jest takie, że zakładam, że praca seniora jest rzeczą dobrą. Tutaj ukłon w kierunku wystąpienia pani rektor. Nie możemy uznać tego, co nam się podoba, za powszechnie obowiązujący postulat, choć wiemy, że praca starszych jest dobra i dla rynku pracy, bo są na nim luki, i ze względu na stabilność makroekonomiczną, w szczególności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego wypłaca się emerytury i dochodów jednostek, bo w naszym systemie im dłuższa praca, tym zdecydowanie większa emerytura. No i też tu ze znakiem zapytania samopoczucia jednostki, bo jedni dobrze się czują w pracy, a drudzy niekoniecznie, prawda? Czyli tak, druga kwestia, którą chciałbym w punkcie wyjścia przyjąć, to jest to, że ostatnie lata, to się zresztą wiąże z tym naszym poprzednim grantem, przyniosły szokowe, niespodziewane zjawiska gospodarcze, które oddziaływały na całą gospodarkę i na rynek pracy i w konsekwencji na rynek pracy seniorów. Ekonomiści używają takiego pojęcia, może nie tylko ekonomiści, czarne łabędzie. To są zjawiska, które mogą się zdarzyć, ale których prawdopodobieństwo zdarzenia się jest nie do oszacowania. Mówimy, że tu nie mamy do czynienia z ryzykiem, bo ryzyko jest szacowalne. Możemy powiedzieć, o 20% szans. Mówimy o niepewności. A więc te czarne łabędzie to są zjawiska właśnie, które cechuje niepewność. No to co mamy? COVID-19, wojnę na Ukrainie, a teraz jeszcze na Bliskim Wschodzie, wbrew pozorom, ona wcale nie jest taka daleka z punktu widzenia naszych problemów, jakby się wydawało. Inflacje to są te czarne łabędzie, które można powiedzieć całym kluczem przyfrunęły. No kto się tego wszystkiego jeszcze kilka lat temu spodziewał. I to bije w gospodarkę, w rynek pracy. Ale na jedno chciałem zwrócić jeszcze uwagę, mianowicie na to, że ten model słodkich lat 50., słodkich lat 60., kiedy wydawało się, że wszystko jest grubsza jasne, już zaczął się załamywać w latach 70. i 80. Ekonomiści mówili o zmierzchu modelu fordowskiego w gospodarce. Ten model fordowski to są duże przedsiębiorstwa dające stabilne zatrudnienie. Te przedsiębiorstwa są chronione przez politykę gospodarczą państwa w duchu keynesowskim.
Miejsca pracy są chronione przez bardzo silne związki zawodowe. No i to są właśnie te miłe, miłe atrybuty lat słodkich, lat 50. i 60. Co i w kulturze potem znalazło swój wyraz, no bo jak ludzie są najedzeni, mają dach nad głową, jest im ciepło, to wtedy zaczynają myśleć o innych rzeczach. Stąd ten przewrót obyczajowy, który choćby schyłek lat 60. przyniósł. I co się zaczęło dziać w latach 70. Pojawił się zjawisko, które określono mianem postfordyzmu. To znaczy, że no właśnie te wszystkie komfortowe zjawiska z punktu widzenia pracujących zaczęły gdzieś tam uciekać, ponieważ pojawiły się szybko zmieniające się nowe technologie, pojawiła się serwicyzacja, czyli wzrosła rola usług. Wszystko to spowodowało, że miejsca pracy stały się niestabilne, okresy pracy były przerywane okresem bezrobocia, umowy nie były stabilne i jak to było jeszcze w tych słodkich latach 50. i 60. do końca, no jeśli nie życia, to kariery zawodowej, a w Polsce mieliśmy problemy posttransformacyjne, kryzys finansowy 2007, no i pojawił się istotny dla rynku pracy problem migracji Ukraińców. Ja nie mówię o wojnie. Przecież Ukraińcy w dużej ilości pojawili się wcześniej i ten rynek pracy no w jaki sposób na ten rynek wpłynęli. I teraz zaczęto ten nowy świat opisywać przy pomocy tak no trochę tak no nie powiem anegdotycznie, ale skrótowo przy pomocy takich dwóch akronimów. To są akronimy ze słów angielskich. Jeden akronim to WUKA, to znaczy, że jaki jest ten nowy świat? Zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny. Nieco z innej perspektywy używa się akronimu BANI. Co to znaczy no, po angielsku biorąc słówka? Kruchy, niespokojny, nieliniowy, niezrozumiały. No i teraz wróćmy do naszych seniorów na rynku pracy. Jak nasi seniorzy na rynku pracy sobie radzą, skoro przecież to jest uderzenie, ta gospodarka WUKA i BANI uderza przecież w najsłabszych. A kto jest najsłabszy? No między innymi seniorzy. I tu zaskoczenie. Okazuje się, że bronią się nie najgorzej. Ja takich badań statystycznych nie robiłem, ale tutaj pan profesor Kwiatkowski, pani profesor Urbaniak przyglądali się pewnym statystykom i polskim, i europejskim i stwierdzili, że i z punktu widzenia stopy bezrobocia, i z punktu widzenia liczby pracujących, ci seniorzy wcale tak źle nie wypadają. To znaczy oczywiście ich zatrudnienie, stopa bezrobocia waha się zgodnie z cyklem, z wahaniami koniunktury, no trudno, żeby jak gospodarka się wali, żeby prawda, zatrudnienie czy gwałtownie rosło, czy bezrobocie, stopa bezrobocia spadała. Ale okazuje się, że wcale nie gorzej niż inni, a może nawet lepiej. I to były badania z początku okresu pandemicznego na różnych źródłach. A więc dlaczego tak w tym świecie WUKA i BANI ci seniorzy tak sobie nie najgorzej radzą? Jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem w poprzedniej edycji, że to jest jednak wyselekcjonowana grupa, prawda? My nie widzimy tych innych. Ci inni mogli, że tak powiem, albo w ogóle nie wchodzić do tej gry o pracę, albo zrejterować w momencie, kiedy już zaczęło się robić gorzej. Otóż w świetle znów tych naszych badań empirycznych możemy powiedzieć, że co? To jest głównie perspektywa pracodawców. Te zachwiania w gospodarce spowodowały, że na pewnych rynkach pojawiły się deficyty siły roboczej. I tu wchodzą zaproszenie dla seniorów, którzy mają kwalifikacje i mają doświadczenie. To jest oczywiście, są fragmenty, punkty, ale jedna możliwość obrony. Dalej, bardzo ciekawe były opinie pracodawców przeciwstawiające, oni właśnie bardzo wyraźnie, to było ciekawe,
że oni to bardzo wyraźnie cechy seniorów przeciwstawiali cechom młodych. Mówili, starsi wobec niepewności są solidni i odpowiedzialni. Młodzi używali takiego określenia płatki śniegu. Pierwszy problem, pierwszy konflikt, roztapiają się, znikają, prawda? Czyli tu jest atut. Dalej, tutaj jest ciekawe, bo tu jest właśnie pewien konflikt, znaczy konflikt, no różnica, różne opinie były wyrażane, ale w istotnym stopniu były wyrażane opinie, że wbrew pozorom wcale nie jest tak źle z gotowością seniorów do dokształcania się. Niektórzy rzeczywiście nie, ale wielu pracodawców mówi tak, oni są gotowi się dostosować. Dalej, co przyniosła gospodarka ta bani i włóka? Wahania i po stronie popytu, i po stronie podaży. I tu się pojawiają seniorzy, którzy są gotowi, którzy są elastyczni, bo oni są gotowi podjąć, kiedy trzeba, pracę i wziąć oczywiście dochody stosowne, ale jak jest sytuacja kryzysowa, no to można ich, że tak powiem, bez dramatycznych wyrzutów sumienia, czy nie stając wobec bariery prawnej ochrony, można ich ograniczyć ich pracę, no, siłą rzeczy, dochody, ale mają emeryturę. To dotyczy tych, którzy mają emerytury. No i co ciekawe, nie destabilizują, jak powiadają pracodawcy, seniorzy produkcji zwolnieniami zdrowotnymi, bo raczej jak się źle czują, to kończą pracę. Czyli nie uprawiają tej strategii, którą ekonomiści nazywają jazdą na gapę, prawda? Czyli próbą czerpania korzyści bez ponoszenia kosztów. Oczywiście trzeba spojrzeć na drugą stronę, bo jeśli nawet pracodawcy mówią chodźcie, no to ci seniorzy muszą na to odpowiedzieć znów w tej gospodarce włóka i bani. Co tutaj przemawia? To już są szersze badania, też w dużej mierze i pisowskie. No oczywiście finanse, to państwo mówiliście, dlatego że ta gospodarka, co oznacza? Inflację. Oznacza, że zaczynamy myśleć o tak zwanej czarnej godzinie. Wcześniej mało osób myślało, och, będę zbierał na czarną godzinę. No teraz widać, że ta czarna godzina może nadejść. No i pojawiła się na drugim biegunie srebrna gospodarka, czyli oferta ciekawych dóbr konsumpcyjnych adresowanych do ludzi starszych. A więc warto zarobić i dla siebie, ale i dla innych. Tutaj pani wspominała o zadłużaniu się na rzecz innych, ale można też zarobić na rzecz innych i dać innym, prawda? I ta gospodarka do takich zachowań sprzyja. Dalej jest kwestia zachowania statusu społecznego i relacji społecznych. Praca jest w dużej mierze jej źródłem. Tutaj też jest kwestia potrzeb. To, co tutaj było mówione, osamotnienie w czasie pandemii może sprzyjać właśnie czepianiu się, no może nie najlepsze słowo, pracy, jako tego jedynego miejsca, gdzie możemy te relacje społeczne no jakoś podtrzymywać. No i konkluzja, czy państwo ma coś tutaj do zrobienia, jeśli, jak powiadam, ciągle przyjąć tę tezę wyjściową, że dobrze, żeby starsi pracowali. No, to, czego się obawiają pracodawcy, szczególnie jeśli chodzi o starsze osoby, to jest to, że oferują niższą wydajność pracy. Co państwo może zrobić? No, odciążyć od kosztów, w szczególności podatki, w szczególności składki emerytalne, prawda? Obniżyć, czy też dopłacać do ergonomizacji, można tak powiedzieć, stanowisk pracy. Z perspektywy samych pracowników, to jest zaoferowanie im znów edukacji, profilaktyki zdrowotnej. No też nie obciążając pracodawców, bo wtedy pracodawcy powiedzą nie, prawda, my dziękujemy, no bo kroszą nam koszty, spada wydajność pracy. No i kwestia dobrego pośrednictwa pracy, bo czasem może być tak, że i pracodawca szuka, chętnie zatrudnia senior i senior mówi, no chętnie bym znalazł pracę, ale nie mogą się spotkać. A urzędy pracy
o czym w czasie poprzedniej konferencji bardzo dokładnie mówiła pani doktor Kukulak-Dolata i to w naszej książce o nowych, tak zwanych nowych biednych emerytach się znajdzie. Nie wiem, dlaczego pan profesor, szef przedsięwzięcia w ogóle tutaj nie zareklamował tego dzieła. No to ja... Bo brzmiałoby to jak zachwalanie konkurencji, prawda? Ale to już jest, to już tutaj... Zresztą Instytut Pracy to firmuje, więc no, to nie konkurencja, tylko kooperacja. No więc właśnie, czyli kwestia tych urzędów pracy, pomocy, bo w momencie wejścia w wiek senioralny, tak to nazwijmy, bezrobotny przestaje być bezrobotny, a staje się poszukującym pracy. To zupełnie jego sytuację z perspektywy urzędu pracy zmienia i ten bodziec dla urzędnika, żeby jednak znaleźć zajęcie, słabnie. To tyle czasu już, oj, trochę przekroczyłem, ale pan profesor krótko, ja trochę dłużej, średnia właściwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze, to dwa słowa komentarza. Jest taka, a propos modelu fordowskiego, jest taka reklama, pewnie wszyscy państwo ją widzieliście, Orlenu. Bardzo zresztą dobra, tam występuje taki senior inżynier, który z sentymentem opowiada, jak całe życie związany był z Orlenem i z tego jest bardzo dumny. To oczywiście nawiązuje też do pewnego stereotypowego postrzegania seniorów z jednej strony, no ale z drugiej strony nawiązuje bezpośrednio do tegoż fordowskiego modelu gospodarki. Wydaje mi się, to jest interesująca kwestia, ponieważ najmłodsi seniorzy, to oni już fordyzmu nie doświadczyli, bo ten fordyzm tak naprawdę to tak przełom lat 70. i 80. kończył się, więc najmłodsi seniorzy tak naprawdę wchodzili na rynek pracy w latach 80. W Polsce trochę inaczej, no bo PRL, ale lata 90. to już jest z całą pewnością także i w Polsce postfordyzm. I to byłoby interesujące, czy dostrzegamy jakieś różnice wśród seniorów, którzy właśnie mają odmienne doświadczenia zawodowe. Profesor Gardawski kiedyś to badał, ale to było parę lat temu, więc wszyscy tak naprawdę ci, czy nawet kilkanaście lat temu, wszyscy respondenci mieli doświadczenie takiegoż PRL-owskiego postfordyzmu. Wydaje się, że to jest interesujące i z socjologicznego, i ekonomicznego punktu widzenia, jak doświadczenie zawodowe właśnie w ramach już odmiennego modelu postfordowskiego koreluje czy też wpływa na rozmaite postawy czy też jakość, no, głównie postawy dotyczące wielu rozmaitych obszarów życia seniorów. Ale nie przedłużając, chciałbym oddać głos pani profesor Racław. Bardzo dziękuję. No to dla mnie wypada po środku, czyli nie za długo, nie za krótko mówić. Proszę państwa, więc przede wszystkim, jeśli mówimy o tych problemach, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ja bym wskazała na taki może nie za bardzo odkrywczy problem, ale uważam, że bardzo ważny, mianowicie na senioralne nierówności w dostępie do zdrowia. Te senioralne nierówności w dostępie do zdrowia oczywiście łączą się z miejscem zamieszkania i innymi cechami, jak wykształcenie, wcześniejsza pozycja, dostępność dochodów, jakie to są dochody, jak wysokie i tak dalej, ale to jest niezwykle ważne, ponieważ tu już była mowa o konsekwencjach pandemii na zdrowie i one są bardzo duże. Wiemy, że przeciętne trwanie życia dla osób w wieku 60 lat 2019 a 2021 to jest skrócenie o 2 lata dla mężczyzn i dla kobiet. Ale to jest też efekt późniejszych somatycznych zmian, które będą i symptomów, które będą się pojawiać, związane i z psychologicznymi okolicznościami i oczywiście też z kwestiami zdrowia fizycznego. Przy czym, proszę państwa, no, na to wszystko nakłada się dostępność i infrastruktura. Jeśli popatrzymy tylko na geriatryczne usługi, no to w Polsce mamy oddziałów geriatrycznych 51 w całej Polsce, na Śląsku 12, a na przykład w Warmińsko-Mazurskim 0. Tak było w 2021 roku. Jeżeli chodzi o poradnie geriatryczne, to w całej Polsce to było 156, na Śląsku 28, ale Warmińsko-Mazurskie i na przykład województwo świętokrzyskie to są tylko dwie takie poradnie. To wszystko się łączy na przykład również z refundacją kosztów opieki geriatrycznej, świadczeń geriatrycznych i szpitalnych, ambulatoryjnych,
jakie są w województwach, no to warto też sobie takie liczby ustawić w głowie, że na przykład średnia dla Polski to jest 11 zł na pacjenta. W Małopolsce jest to prawie 30 zł, ale na przykład już w warmińsko-mazurskim to jest 38 groszy, a w zachodniopomorskim jest to 28 groszy. Te nierówności, senioralne nierówności czy nestoralne nierówności, jak tutaj użył, o nestorach mówił pan profesor Szukalski, w dostępie do zdrowia uważam za niezwykle ważne, bo one też są związane z wykluczeniem komunikacyjnym, transportowym w tym sensie, wykluczeniem transportowym i z wieloma innymi jeszcze zmiennymi. Ale inną rzeczą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to wydaje mi się coś, co nam może, państwo może umknąć, w badaniach, ponieważ my tak naprawdę, kiedy mówimy o osobach na rynku pracy czy osobach, które znajdują się w jakimś systemie, jakiejś instytucji, to są to osoby widoczne, a często mają takie cechy tak zwanej śmietanki, jak na przykład osoby pracujące. Ale mamy całą grupę osób zupełnie wykluczonych, gdzie to wykluczenie jest wielokrotnione, gdzie to wykluczenie jest długookresowe, gdzie to wykluczenie jest właściwie prawie niemożliwe do odwrócenia. Mówię na przykład o bezdomnych seniorach. My nie wiemy, nie mamy danych, ile takich seniorów bezdomnych jest, ale w 2021 roku wiemy, że w schroniskach dla bezdomnych ponad połowa osób, mieszkańców, to były osoby powyżej 60 roku życia. W noceglowniach to było 41%. Powyżej 60 roku życia. Przy czym inna jest bezdomność mężczyzny i kobiety. Kobiety częściej są takimi bezdomnymi też ukrytymi, ponieważ one zanim znajdą się w takiej instytucji, to mają taki system od kanapy do kanapy, przenocowywania u znajomych, u krewnych, dalszych, bliższych, u swojej rodzinie, u sąsiadów. I to są też osoby, kobiety, które są częściej narażone na wielokrotną i bardzo dotkliwą przemoc, przemoc seksualną na przykład. U mężczyzn ta bezdomność też wygląda inaczej. Inne są też jej przyczyny i zmienne. Ja tutaj podałam dane tylko z tych osób, które zostały zewidencjonowane w instytucji, to znaczy w organizacji, w placówce. Ale jest cały szereg osób, które nie będą właśnie doświadczały takiego zaewidencjonowania, ponieważ będą funkcjonowały właśnie w tej ukrytej bezdomności albo w częściowej bezdomności. I myślę, że warto zwrócić uwagę na tą grupę, tym bardziej, że bezdomność w Polsce jest tak zwanym udanym niepowodzeniem. W studiach o porażce mamy różne odmiany niepowodzeń i porażki. To jest tak zwane udane niepowodzenie. Na czym to polega? Polega to na tym, że pewne struktury wyższe, jak na przykład samorządy, ale też państwo, zrzucają bardzo trudne i nierozwiązywalne niemalże problemy na najniższe podmioty, na przykład organizacje pozarządowe, które opiekują się danym problemem. Ale z góry jest wiadomo, że ten problem może być tylko zaopiekowany częściowo, a na pewno nie będzie rozwiązany. Dlatego to jest udane niepowodzenie. Udane dla samorządów, a niepowodzenie dla odbiorców, beneficjentów wsparcia, jeśli w ogóle w tym obszarze wsparcia się znajdą. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i dziękuję za zwrócenie uwagi na ten deficyt w usługach geriatrycznych. Mnie to od jakiegoś czasu zastanawia, dlaczego tych specjalistów, geriatrów jest tak mało, skoro popyt jest na tegoż typu usługi duży i będzie rósł. Ale może to jest kolejny dowód na zaprzeczenie teorii popytowej Keynesa, nie? Wydawałoby się, że powinno być odwrotnie. Jak jest popyt, to odpowiedzią powinna być podaż. A tak, a nie jest. Ale to jest kolejny ważny aspekt, dlaczego rzeczywiście podaż tych usług geriatrycznych jest na z całą pewnością poziomie, który nie odpowiada popytowi. Panią profesor Izabelę Warwas teraz bym poprosił o zabranie głosu. A ja chciałam tak po pierwsze powiedzieć, że nie zgadzam się tutaj z księdzem doktorem, że nie ma miejsca dla psychologa. Jest bardzo ważne miejsce dla psychologa. Myślę, że w ogóle nasze perspektywy różnych naszych specjalności pokazują, że to zagadnienie jest bardzo interdyscyplinarne. Jest tu miejsce i dla socjologów, i dla psychologów, dla demografów, dla socjologów, pewnie dla lekarzy także. Ja chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na dwa właściwie zagadnienia, które trochę też może są poszerzające, a może jednak zbyt rozpraszają tą dyskusję, ale jednak zwrócę na nie uwagę. Mianowicie w odniesieniu do dwóch sfer
dwóch tendencji, z którymi w ekonomii mierzymy się i mamy do czynienia. Jeden jest to fenomen sharing economy, gospodarki współdzielenia. Myśmy badali seniorów w Polsce i okazuje się, że wśród najstarszych Polaków 70% nie uczestniczy w gospodarce cyfrowej, a aż 80% nie uczestniczy w gospodarce współdzielenia. Bo pomyślałam sobie też, że przy okazji tutaj naszych rozmów o tym wykluczeniu cyfrowym, to pewnie jest tak, to nie jest chyba specjalnie odkrywcze, co powiem, że jakieś jedno wykluczenie rodzi następne wykluczenia. I tutaj to, że seniorzy mają za mało kompetencji cyfrowych, właśnie powoduje, że nie wkraczają do tej gospodarki współdzielenia. A to może, no to jest dla nas wszystkich chyba szansa i dla seniorów także, więc ciekawe byłoby, żeby zbadać, dlaczego nie wkraczają, czy tylko z powodów tego wykluczenia cyfrowego, czy może zaufanie jest za małe. No bo też oni mogliby być beneficjentami, prawda, tej gospodarki współdzielenia. Bo jeśli można na platformach zarezerwować sobie nocleg, zarezerwować sobie transport współdzielony właśnie, tak, albo jakieś usługi, czy w sposób tańszy albo bezpłatny skorzystać z różnych dóbr, to też te osoby mogą być jakby klientami, ale też one mogą być dostawcami takich usług. Czyli one mogą być też dzięki uczestnictwu w platformach współdzielenia mogą realizować korzyści materialne. No na przykład mam jakiś zasób, mam duże mieszkanie, mogę zaoferować wynajem pokoju, mam samochód, mogę zaoferować współdzielenie tego samochodu, ale też, co wydaje mi się jeszcze ważniejsze, być w tym społeczeństwie, nie być wykluczonym, nie zamykać się w czterech ścianach. No bo chociażby poprzez platformy współdzielenia mogliby ci seniorzy być opiekunami wycieczek, właśnie takimi mentorami jakichś grup, czy współpracować z młodzieżą, z organizacjami pozarządowymi. No myślę, że tutaj spektrum jest bardzo szerokie. Więc gdzieś tutaj tą gospodarkę współdzielenia bym, że tak powiem, wrzuciła na tapetę. I jeszcze jeden aspekt, mianowicie to, że no żyjemy, dążymy do zrównoważonego rozwoju. Interesujące byłoby zatem poznać bardziej dogłębnie, jakie są postawy seniorów wobec właśnie tej zielonej gospodarki, zmian ekologii. My też w katedrze realizowaliśmy badania w 2021 roku i okazuje się, że osoby 55+ w Polsce wyrażają przekonanie o potrzebie dbania o środowisko naturalne. Obawiają się, jest to realna obawa, że utrzymanie status quo grozi trwałym zniszczeniem środowiska. I mówią, że działania prośrodowiskowe są niezbędne, ale niestety nie wiedzą, jakie mogliby oni również działania w swoim małym takim mikroświecie wdrożyć, wprowadzić, aby rzeczywiście być bardziej proekologiczni. Więc też ciekawe byłoby pogłębianie tego zagadnienia postawy, ale też i przejawy zachowań seniorów wobec szeroko rozumianej ekologii czy ochrony środowiska i zmian, które w naszym środowisku zachodzą. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. A propos współdzielenia, to wydaje się, że są pewne przesłanki do umiarkowanego optymizmu. Jak przypomnimy sobie ten poprzedni nasz projekt senioralny w ramach pandemii, to tamten aspekt współdzielenia występował. Akurat nie chodziło o rynek pracy, a bardziej o aktywność społeczną. I w tych trzech miejscowościach, które posłużyły nam jako takie no mini laboratorium do sformułowania pewnych test, które miały współtworzyć model, tamto współdzielenie, w szczególności w wymiarze rozmaitych relacji międzygeneracyjnych, pojawiło się. Więc ja sądzę, że profesor Warwas ma rację, zwracając uwagę na pewne niedostatki w tym obszarze, ale sądzę, że może są tutaj jakieś nie jedno, a nawet i więcej świateł w tunelu, które przy określonych warunkach pozwolą na owe współdzielenie, zaangażowanie się seniorów w nie tylko aktywność społeczną, ale także rynek pracy i
dzielenie się swoim doświadczeniem, no swoim, krótko mówiąc, zasobem, czy swoimi zasobami. Panie profesorze, to chciałbym teraz pana poprosić o zabranie głosu. Już pewne wątki związane z problemami wybrzmiały w poprzedniej wypowiedzi, ale może jeszcze chciałby pan profesor do tej kwestii coś dodać. Bardzo proszę. Tak, bardzo dziękuję. Ja włączę się w głos, który już wcześniej był referowany. Ja bym zaczął od tego, że dla mnie kluczową sprawą jest bycie potrzebnym. Żeby być, często osoby, które są w tych kohortach 60+, one po prostu traktują się jako niepotrzebne. I to jest, wydaje mi się, że wokół tego można budować politykę społeczną, która ma charakter holistyczny, jak ją określam, jako wertykalną i horyzontalną. To znaczy zazwyczaj instytucje funkcjonują tak, że instytucje kultury to one ze sobą, czasami po prostu te instytucje, jak na przykład, nie wiem, Dom Kultury to Dom Kultury realizuje, jak biblioteka to biblioteka, jak GOG to GOG, jak NGOs to NGOs, natomiast brak jest takiej intencji do myślenia w kategoriach holistycznych. I to jest, przede wszystkim zaczyna się to w tych społecznościach, ta społeczność lokalna jest kluczem do zrozumienia, ale ona jest jakby wtórna w stosunku do tego bycia potrzebnym. Żeby ci ludzie czuli się w kategoriach autorytetu, dobrze wiemy, że ten kryzys autorytetów od już lat 70. cały czas w badaniach jest, że to jest kryzys autorytetu, więc to jest trochę tak jak Nobel pisał, że to jest stare wino w nowej butelce, że tu się specjalnie nic nie zmienia, bo wiek XX intensyfikuje ten kryzys. Natomiast bycie dla siebie, bycie z innymi i też właśnie, że ci inni, którzy widzą nas potrzebnych, i ja tutaj wpisuję się właśnie w ten głos moich szacownych przedmówczyń, które wskazywały na to, że właśnie włączenie się właśnie, w szczególności bycie tym aktywnym, czerpanie jakby dwukierunkowe, które jest. Jakby w teoriach wymiany jest to w tym paradygmacie jest to wpisane, że osoba, która ma te kompetencje, jaka osoba załóżmy w podeszłym wieku versus mówię ta osoba, która włącza się i one się po prostu jakby wymieniają różnymi kompetencjami, które posiadają, doświadczeniem, którego oczywiście ta osoba nie może nabyć, ale również jeśli chodzi o ten wątek teleinformatyczny, który jest, to właśnie to jest, ja ci coś daję, to jest trochę win-win, które tutaj każdy wygrywa. I nasze polityki są zbudowane, szkoda, że nie ma pana profesora Szukalskiego, z którym się w pełni zgadzam, że jakby ta strategia dotycząca młodzieży to są tylko oparte na młodzieży, że ci, którzy są w wieku produkcyjnym, to jest na wieku produkcyjnym, a na seniorach to jest. I to jest w ogóle nic ze sobą niepowiązane, czego ja osobiście jako socjolog nie jestem w stanie zrozumieć, ale to się po prostu się dzieje, ja tylko opisuję to dosyć naiwnie, ten element. Te myślenie w kategorii jest tej spójnej polityki senioralnej, tej wertykalnej, horyzontalnej właśnie rozpoczyna się od badań empirycznych. To znaczy to często jest tak, że to są dobre pomysły ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego ze związanego. No, ta osoba, która zresztą tu się pojawiła różnego rodzaju dysfunkcje, w szczególności ruchowe, czy słuchowe, czy wzrokowe. No jak dzisiaj z jedną z osób wcześniej rozmawiałem, która mówi, no mam problem z biodrem i teraz jak jeżdżę, to już na przykład nie wysiadam na wschodniej w Warszawie, na Dworcu Wschodnim, tylko jadę na centralnym, bo są schody ruchome i mogę się po prostu się poruszać. I jak już gdzieś mam ten wyjazd, to już po prostu planuję, jak mam te ułatwienia po prostu dla siebie, a jeszcze 5 lat o tym temu jeszcze wcześniej nie myślałem, więc to jest jakby ten element dotyczący właśnie tych badań empirycznych, które ilościowych i jakościowych w tym zakresie. Po trzecie, czy po następne, to jest kooperacja różnych instytucji zaangażowanych. To o czym mówiłem. To nie jest po prostu, to nie są takie światy. Przekroczenie właśnie, o czym mówiła pani rektor, właśnie to myślenie fenomenologiczne, to znaczy, to są światy światów. To znaczy, że świat młodzieży jest światem młodzieży, po prostu mówię, kategoria dla, profesor Szlendak mówił, że młodzież myśli kategorią czasową bardzo długą, bo aż myśli 7 dni, prawda? No to jest już taka długa ta perspektywa.
bo po tygodniu tu się nic nie dzieje, to jest jakaś po prostu taka przestrzeń, która jest, bym powiedział, bardzo nieostra. Natomiast mówię w osoby, które mają relatywnie tego więcej czasu, w jaki sposób jest ich, jaka ich perspektywa myślenia. Budowanie właśnie zrozumienia, to jest takie weberowskie, można powiedzieć, rozumienie pomiędzy kohortami, które są. To jest po prostu jakaś ciągłość, która jest, ciągłość i zmiana, która następuje, prawda? Jeszcze tak stary, jak dzisiaj nie byłem, prawda? Bo jest ten element po prostu permanentnej zmiany, która następuje, ale te też jakby perspektywy takiej logiki, która jest z tym obudowana, dotycząca właśnie strategii, która się dzieje. Mnie teraz to nie interesuje, bo mnie po prostu tego nie dotyczy. I to jest efektem, który jest ze sobą powiązany, dotyczący tej polityki i również tej dostępności, która ma charakter przestrzenny. To, że ktoś nie może po prostu zejść po schodach, on jest po prostu wykluczony z tego. To, że pewne działania dzieją się w przestrzeni półpublicznej i publicznej, one są po prostu nieadresowane do tych osób, prawda? To jest adresowane do tych, które mogą po prostu przekroczyć tą przestrzeń. I ostatnia rzecz to jest to, czego w Polsce brakuje, to jest zaufanie ogólnie we wszystkich badaniach społecznych, że w Polsce brakuje tego zaufania, to co przekłada się po prostu później na więzi społeczne, nieufność, które jest, i to co kluczem sprawy jest, że człowiek staje się wtedy niepotrzebny, bo po prostu nie ufamy, nie spoglądamy, nie widzimy tego. Ten, który widzi zło, odwraca sam od tego głowę, sam również czyni zło. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i poproszę księdza doktora o zabranie głosu. Na dwie kwestie chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza to stereotypy. Spotkałem takie ciekawe badania, one co prawda mają już prawie 20 lat, bo są z 2004 roku, które mówią, że ci, którzy mają taki pozytywny stereotyp starości, to średnio żyją o 7,5 roku dłużej. Nie wiem, na ile możemy podejść poważnie do tych badań, aczkolwiek to były badania naukowe, nie jakieś na zapotrzebowanie, powiedzmy, prasy. Więc stereotyp, który funkcjonuje w społeczeństwie na temat starości, no pytanie, jakie on jest i co my lansujemy. Znaczy ten stereotyp w głowie seniora, jaki on jest. I druga rzecz bardzo ważna, stereotyp starości w głowach osób, które są obok seniora. Podam prosty przykład. Przepraszam za osobistą wycieczkę. Parę miesięcy temu moja mama poszła do lekarza, ma kłopoty z biodrem, no i wahała się zrobić operację, nie zrobić. Lekarz zasugerował, no wie pani, w tym wieku temat praktycznie załatwiony, prawda? Myślę, że dominacja podejścia ekonomicznego sprawia, że utrwalają się pewne stereotypy w głowach osób, które poniekąd mają misję towarzyszenia i pomagania seniorom. I to jest taki stereotyp bardzo, bardzo negatywny, bo to może to być w oczach i głowach niektórych osób, które wykonują określony zawód, może się okazywać, że no, nie warto jakby lansować starości i tego okresu. No, pod stronę ekonomiczną ją średnio się opłaca, no, ale później przełożenie na jakość życia seniora no, jest ewidentne. Więc ja myślę, że oczywiście często jesteśmy skupieni na tym, by pomagać seniorom, ale pytanie o pewne programy, które służą rozwojowi jakby myślenia całych instytucji i struktur, które no, towarzyszą seniorowi. To jest pytanie, co my robimy i czy dominuje tutaj tylko podejście ekonomiczne, czy ono uwzględnia właśnie to, co określa w psychologii mianem well-being, czy w ogóle nas to interesuje. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, między innymi z tego powodu, że jestem duchownym.
Chodzi o zasoby religijne, duchowe, już tu nie będziemy wchodzić w te rozróżnienia. To są zasoby, które w pewnych okolicznościach są najbardziej istotnymi zasobami, które w sytuacjach trudnych, kryzysowych pomagają człowiekowi. Mamy wiele opracowań i tutaj Amerykanie od wielu lat prowadzą bardzo ciekawe, pogłębione badania. Profesor Harold Koenig, który otrzymał nagrodę Templetona parę lat temu i był doradcą w strukturach rządowych rządu amerykańskiego, kiedyś mi mówił, że słuchaj, ja przekonuję, że bycie człowiekiem religijnym opłaca się państwu. Bo on wykazuje i opublikował wiele prac, które wykazują, że jest bardzo duża korelacja pomiędzy zdrowiem najszerzej rozumianym, a zaangażowaniem religijnym, duchowym i tak dalej. Teraz do czego zmierzam? Chodzi mi o to, żeby też w tej perspektywie pomagania w organizowaniu życia osobom starszym, żeby uwzględniać ten czynnik duchowy i religijny. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że próbujemy to scedować wyłącznie na Kościół, w naszych warunkach Kościół katolicki i tak dalej, i tak dalej. Warto by się przyjrzeć rozwiązaniom innym zachodnim, na przykład w Stanach Zjednoczonych każdy dobry szpital ma nie jednego kapelana, ale wielu. Kolega, który był na stażu w Bostonie, mi mówił, w dobrym szpitalu na oddziale pediatrycznym było 6 doradców duchowych. W znakomitym, jednym z najlepszych szpitali. I oni mówią, nam się to opłaca. To jest niewymierne oczywiście, pewno nieprzeliczalne tak szybko i bezpośrednio, ale te zasoby duchowe i religijne odgrywają ważną rolę. I teraz pytanie o to, jaka będzie perspektywa, powiedzmy taka społeczna, za ileś lat wiemy, że mamy kryzys powołań coraz mniej księży. I teraz pytanie, kto i co tę przestrzeń wypełni? Jeżeli to sprowadzamy tylko do, uważamy, że to są funkcje i zadania kościoła, kościołów, no to za chwilę może się okazać, że one nie mają na tyle mocy i sił, żeby zaspokoić te potrzeby. Często się dyskutuje, kapelan jest potrzebny w takiej bądź innej instytucji, czy niepotrzebny, co on daje. No od strony jakości życia, no to mamy naprawdę wystarczająco dużo badań, które nas jednoznacznie przekonują, że oprócz, nie wiem, dbania o zdrowie somatyczne i tak dalej, ten wymiar duchowy odgrywa niesamowitą rolę i trzeba o nim po prostu pamiętać i go uwzględniać, a nie tylko podbijać te wymiary, powiedzmy, ekonomiczne, czy zdrowotne. To musi być jakoś skoordynowane i wszystko iść w parze. Dziękuję. I bardzo proszę panią profesor, panią rektor. Dziękuję bardzo. Ja już mikrofon trzymam, bo żeby nie przedłużać. Szanowni państwo, podsumowując te też, nie mam takiego prawa, ale tak przysłuchując się tym wypowiedziom, ja krótko o wyzwaniach. Przede wszystkim myślę, że tak patrząc ogólnie, ogromnym wyzwaniem naszego społeczeństwa jest budowanie społeczeństwa inkluzyjnego, o czym wspominał pan profesor Rafał Wiśniewski. To jest zadanie, które cały czas przed nami stoi. Myślę, że w każdym jak gdyby też kroku, w każdych działaniach związanych z organizowaniem każdej pomocy powinniśmy przede wszystkim właśnie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób realizujemy to zadanie związane z inkluzyjnością. Druga ważna kwestia to jest też, tu też nawiążę do wypowiedzi pana profesora, to jest też decentralizacja działań. I dobrze, że tak się dzieje, że już powoli środowiska lokalne są kreatywne
I to nie projekt i założenia projektu wyznaczają pewne działania, ale to środowisko lokalne i potrzeby właśnie osób funkcjonujące w tym środowisku i osoby starsze wyznaczają rozwiązania, które podejmowane są zarówno w ramach różnorodnych projektów, ale w ogóle i w ramach polityki i działań prowadzonych i w państwie, ale i w środowisku lokalnym. A przechodząc od ogółu do szczegółu, gdybym miała powiedzieć konkretne działanie i konkretne szczegółowe wyzwanie, które związane jest z sytuacją seniorów, to przede wszystkim wskazałabym na przemoc wobec osób starszych. Wydaje mi się, że jest to problem, który cały czas wymaga ogromnego dopracowania zarówno w kontekście metodologicznym, jak i praktycznym. Także to z pewnością te trzy konkretne działania, które stoją przed nami. One nie są jedyne, ale tu i teraz pierwsze trzy to właśnie te, które wskazałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Myślę, że chyba nie będziemy konkludować, czy też podsumowywać tej konferencji, tej debaty, ponieważ naszym celem było zwrócenie uwagi z jednej strony na zasoby informacyjne, jakimi dysponujemy, oraz pewne deficyty w obszarze informacyjnym dotyczącym seniorów, oraz na problemy i wyzwania, i sądzę, że w takich ramach, jakie tworzą debaty, udało się te dwa cele osiągnąć. Więc nie konkludując, natomiast pozostawiając uczestników z tym zespołem informacji, co z nimi zrobić, jak je wykorzystać, na co zwrócić uwagę, możemy chyba w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku rozstać się, a ja oddam głos jeszcze pani dyrektor Bojanowskiej. Dziękuję bardzo. A czy mogę jeszcze słowo? Bardzo proszę, panie profesorze. Ja bardzo dziękuję paniom migającym, bo to właśnie ich ciężka praca to jest element włączający tych, którzy mają po prostu dysfunkcję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za ciekawą, taką inspirującą debatę, która uwrażliwiła nas na kolejne nowe wątki. Myślę, że na spotkaniu w przyszłym tygodniu będziemy mieli co robić. Ale to też pokazuje, z jakim ogromem, czy też bogactwem materiału mamy do czynienia. Bardzo dziękuję Państwu uczestniczącym w debacie, osobom, które są z nami online, ale tym wszystkim osobom, bez których ta debata by się nie mogła odbyć. Pani Lubię, właśnie osobom migającym, całemu zespołowi, który nam towarzyszy za tym szklanym lustrem, a którego nie widać. Bardzo serdecznie dziękuję. A ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, to pozwólcie Państwu, że złożę życzenia. Przede wszystkim błogosławionych, dobrych świąt spędzonych w gronie z najbliższymi, aby był to czas odpoczynku, ale i refleksji nad tym, co w życiu jest najważniejsze. Życzę Państwu, aby ten nowonarodzony prowadził nas taką drogą prawdy, nadziei i pokoju. Wszystkiego dobrego.